Państwo widzą, sam to robię i właśnie włączyłem telefon. Jest prośba, żeby wyłączyć albo no po prostu na milcząco, żeby to nam nie przeszkadzało w trakcie obrad, no bo to jest rzecz, która może je zaburzyć. I druga rzecz, przyjęliśmy taką konwencję, że po wykładach oczywiście będzie dyskusja do godziny 11 i jest prośba, że macie Państwo pytania, to proszę te pytania składać na kartce. Tu teraz usadzimy taką ładną... No. Dwie osoby będą kartki z ołówkami rozdawać za moment. Aha, no tak, jak ktoś miał, to podniesie rękę i po prostu dostanie kartkę i te pytania później będą zbierane. Dobrze, dziękujemy. Jak ironia. Tym razem do techników prośba, czy możecie mi zgasić światło na korytarzu jednak? Wycofam się z tej propozycji pod tytułem jasny korytarz za kabiną tłumacza. Informacja dla Państwa korzystających z tłumaczeń symultanicznych. Na pierwszym kanale będzie nadawany język polski, a na drugim angielski. Jeszcze raz to angielski? Angielski? Na drugim. Polish language on the first channel and English on second. If you can, please change to the second channel. Yes, I have. You have, oh, sorry, excuse me, sorry. Thank you. So when will be the next lecture after you, then we'll have the translation. That's right. Okay? Yep, thank you very much. Jeszcze prośba po polsku technikom, okej. Rozpoczynamy sesję. Myślę, że jest to historyczne wydarzenie. Chyba nigdy jeszcze obie techniki nie były równolegle prezentowane, techniki leczenia niepłodności w jednej sesji. Pierwszym wykładowcą będzie profesor Thomas Hilgers, który jest dyrektorem National Center for Women's Health, Paul II Institute for the Study of Human Reproduction and clinical professor of Department of Pediatrics and Gynecology, Creighton University School of Medicine. Także mamy profesora, Nebraska, który pochodzi z Nebraski, to wszystkie tytuły profesora. Dziękujemy za prezentację i to będzie zatytułowana zastosowanie, czy właściwie wstęp do zastosowania techniki naprotechnologii w technice i w chorobach kobiecych, nazwijmy to. Także w tej chwili przejmujemy głos. Good morning. Dzień dobry. It's an honor for me to be here. To wielka przyjemność, honor, że mogę być z Państwem tutaj dzisiaj rano, że mogę powiedzieć Państwu o pewnym nowym podejściu do medycyny reprodukcyjnej, którą nazywamy naprotechnologią. To jest Narodowe Centrum Zdrowia Kobiet, dla opieki zdrowotnej u kobiet. To jest miejsce, gdzie konsultujemy pacjentów, gdzie mamy programy konsultacyjne, gdzie mamy wizyty pacjentek, gdzie mamy również badania naukowe. A to sam hospital, w którym szpital. Chciałem Państwu pokazać ten szpital. To jest Creighton University Medical Center. To jest, krótko mówiąc, szpital kliniczny dla Akademii Medycznej tam, czy Uniwersytetu Medycznego. Ja jestem konsultantem, który specjalizuje się w chorobach kobiecych i zaburzeniach reprodukcyjnych. I na podstawie praktyki, doświadczeń zdobytych przez lata została opracowana technika, o której będziemy mówić. Mam pewne ograniczenia czasowe, będę mówił dość szybko, ponieważ bardzo ważne, by Państwo przynajmniej otrzymali zwartą pojęcie, bardzo skrócone pojęcie o tym, czym jest naprotechnologia. To jest cytat z książki opublikowanej w roku 2011 dotyczące zaburzeń endokrynnych, czyli mamy, że prawdziwa, czy dobra funkcja jajnika raczej niż nierównowaga. Uwaga endokryna jest związana z zaburzeniami cyklu menstruacyjnego. Myślę, że nic nie może być dalsze od prawdy.
Staliśmy się zawodem, staliśmy się, zwłaszcza od czasu, kiedy dostępne są leki antykoncepcyjne, staliśmy się tak naprawdę wpychaczami tabletek. Kultura medyczna rozwinęła się, gdzie nie szukamy przyczyn problemów zdrowotnych. Przykład 40 pacjentów, których w tej chwili obserwujemy przez ostatnie 10 lat. Wszyscy w wieku 17 lub starszych, wszyscy dostają tabletki antykoncepcyjne, żeby nie mieli zespołu przedmenstrualnego, żeby nie mieli żadnych skurczów, a tak naprawdę nikt w ogóle nie dociekał, co jest podstawą tego problemu. I oczywiście, jeśli wyleczymy, rozpoznamy endometriozę, wtedy na przykład w większości tych właśnie przypadków możemy objawy zmniejszyć. Zatem pojawiła się nowa technologia, zwana naprotechnologią dotyczącą zdrowia kobiet. I oczywiście ocenia zmian w cyklu menstrualnym, w pochwie, w kanale stromu, tak naprawdę została pominięta przez lata prowadzenia badań klinicznych. Możecie sobie szukać w piśmiennictwie medycznym, ile sobie chcecie. I tak naprawdę nie będzie tu żadnych danych, z wyjątkiem naszej publikacji lub kilku innych ośrodków, które zainteresowały się tym zagadnieniem. To tak naprawdę badanie opracowało coś, co nazywaliśmy Creighton modelem opieki płodności. Jest to pierwszy system, który całkowicie integruje się ze zdrowiem kobiety. Mówimy o podtrzymaniu stanu zdrowia kobiety. Opiera się na parametrach obiektywnych, obserwacji markerów biologicznych. To oczywiście wystandaryzowany system i stanowi on podstawę nowej nauki. Oczywiście naprotechnologia w tej chwili wiemy. I oczywiście chciałbym Państwu powiedzieć o tym więcej. System Creightona jest to system oceny procesów fizjologicznych, które, tak jak wspominałem wcześniej, przez bardzo długi okres były ignorowane. I oczywiście uzyskujemy obiektywne, odtwarzalne, prospektywny charakter zmian biologicznych. Także sam proces powinien być interesujący i zobowiązujący dla lekarzy. A co słyszymy? Mówimy o tym, że trzeba coś obserwować prospektywnie. I cały czas słyszymy, że jeśli mamy badanie retrospektywne, to coś, co nie jest warte zachodu. Ale nawet mimo to, coś pytamy o datę, prawda, rozpoczęcia się zakończenia cyklu menstruacyjnego, by ustalić, to może nie być dokładne, ponieważ mogło to naprawdę zdarzyć się 2-3 miesiące wcześniej, ona może tego nie pamiętać, ale cały czas to robimy. Robimy to od pokoleń. Tak naprawdę ta praktyka, na pytanie się o datę ostatniej miesiączki, była obecna przez wiele, wiele lat. Ja nawet czasem mówię, że czasem nie rozumiem. Tak naprawdę mam jakąś barierę przed zwyciężeniem tego, ponieważ tak naprawdę musimy uzyskać badania i wyniki prospektywne. Ja wiem, że byłem zaangażowany w system opracowania tego podejścia, ale wiem, że mogę być również nieobiektywny. Ale oczywiście chciałem Państwu ten program zaprezentować. Bardzo krótki wstęp dla wszystkich, którzy nie znają modelu Creightona. To jest system, gdzie mam tabelę, gdzie kobiety obserwują cykl menstruacyjny, cykl płodności i szybciutko o Państwu omówię. Mam zastosowane różne stempelki, można by powiedzieć, które mogą być albo zabawne, albo nudne, ale tak naprawdę okazały się bardzo pomocne kobietom. Mamy dni krwawienia, które są na czerwono, później okres suchości, później pojawia się śluz, który może oznaczać początek płodności. Mamy zatem pewną kombinację z pieczątek i opis, który służy informacją. Oczywiście informacje są najważniejsze, ale dla łatwości obserwacji stosowaliśmy te stempelki, które po prostu są łatwiejsze później w zapisie. Mamy tutaj 5 pierwszych dni cyklu menstruacyjnego, gdzie mamy, prawda, 5 czerwonych pieczątek, gdzie krwawienie jest na początku
bardzo intensywne, a później staje się dużo lżejsze. Później mamy wiele dni suchości, gdzie nie pojawia się żadna wydzielina w ujściu pochwy. I nawet na przykład kobieta idzie do łazienki, obserwuje się przez 10-15 sekund maksymalnie i można to zrobić. Następnie pojawia się wydzielina śluzowa. To oczywiście bardzo charakterystyczny typ śluzu, który staje się bardzo śliski, elastyczny, przezroczysty i ostatni dzień, kiedy śluz ma taką jakość, jest nazwany dniem szczytowej płodności. I przez 3 dni później jest możliwość zajścia w ciążę. Są to tak zwane produktywne dni. To mniej więcej szczyt plus mniej więcej 3 dni. A później pojawia się znowu seria suchych dni, co daje zarówno lekarzowi, jak i kobiecie informacje dotyczące płodności lub czasem wytłumaczenie, dlaczego jest niepłodność. Proszę zobaczyć, tutaj wszystkie te suche dni są na zielono, a tam, gdzie są takie stempelki z białe z postacią dziecka, to są dni potencjalnej płodności. Posuniemy się o kolejny krok. Creighton model stosuje wystandaryzowany system zapisu wydzieliny pochwowej, co oznacza, że jest to bardzo łatwy system, jednocześnie bardzo dokładny system zapisu płodności. Jeśli Państwo patrzą na tą tabelę, proszę zobaczyć, w pierwszym cyklu mamy tutaj ręcznie opisane opisy pod każdą pieczątką, ale w drugim cyklu zastosowany system zapisu. Bardzo łatwo odwrócić sobie tą kartkę, dosłownie 5 minut można kogoś nauczyć i wtedy od tego momentu kobiety mogą bardzo dokładnie zapisać, co się działo z jej organizmem. Bardzo łatwo to też lekarzowi ten system odczytać. Jakie są biomarkery obecne? Oczywiście długość cyklu, długość fazy prowadzącej do dnia szczytowego, jak również fazy po dniu szczytowym, długość samego cyklu wydzielania śluzu oraz intensywne wydzielanie śluzu, występowanie dnia szczytowego w danym cyklu, jak również długość okresu krwawienia. Tak jak mówiliśmy, wszystko jest wystandaryzowane i również stanowi obserwację prospektywną, czyli dane zbieramy w miarę jak sytuacja się rozwija i są to dane bardzo odtwarzalne. Mamy w tej chwili programy, mówiąc dokładnie, prowadzone na całym świecie. Model Creighton jest w tej chwili stosowany na 6 kontynentach i tak naprawdę postęp, upowszechnienie tego systemu zmienia się gwałtownie. To zdjęcie kanału szyjki macicy prowadzącego do ujścia wewnętrznego szyjki. I tu jest kilka interesujących rzeczy. Mamy tutaj oczywiście fałdy, czy zagłębienia pomiędzy fałdami w kształcie takiej spirali, to zdjęcie histeroskopowe, które prowadzą do ujścia wewnętrznego. Wstrzykujemy tutaj mleczan, by uzyskać troszeczkę taki kontrastowe zdjęcie, a później, kiedy wcisnę tą strzykaweczkę troszeczkę mocniej, podam troszkę więcej zbrodnicza, widzimy tak naprawdę, że z tej strony nie zmienia się obraz kanału, ale pojawiają się małe otworki, małe ujścia, które otwieramy, gdy zwiększamy ciśnienie płynu, to są otwory krypty szyjki macicy, które oczywiście, wydzielina znajduje się pod kontrolą hormonalną. Wiele lat temu opublikowaliśmy pierwszą publikację dotyczącą obserwacji wydzieliny pochwy i wpływu na płodność lub niepłodność i jedną z aspektów naprotechnologii uzyskaną przez, zauważoną przez wiele lat jest tak naprawdę, że ta naprotechnologia nie jest bardzo popularna w piśmiennictwie. W dużej części również, ponieważ czasem patrzyliśmy w niewłaściwe publikacje. To jest jedna z pierwszych publikacji, która pomogła nam zrozumieć lepiej te obserwacje poczynione przez kobiety. Jak może to być zintegrowane z ich stanem zdrowia i z płodnością. To jest to, co wtedy zrobiliśmy. To bardzo prosty proces. Bieliśmy wymazy śluzu z szyjki. Przepraszamy.
doprowadzaliśmy go na szkiełko podstawowe, pozwalaliśmy, żeby wyschło. A po wyschnięciu, to dzieje się dosłownie w ciągu kilku minut, badamy to obraz pod mikroskopem. Możemy mieć podwójny obraz, albo dużo takich resztek, bardzo niejednolity obraz, albo po prawej stronie, co jest naprawdę, można powiedzieć, pięknym okrazem. Jest otworzenie ślicznych kryształków przypominających liście paproci. Jest to związane z obecnością różnych soli obecnych w śluzie. I to jest obraz śluzu podczas symulacji estrogenami lub w momencie owulacji. I krótko mówiąc, jest to obraz nieobecny po zwiększeniu się stężenia progesteronu, czyli po owulacji, kiedy stężenie estrogenu jest mniejsze. To tylko ten po prawej stronie chyba pokazywał, typ śluzu pozwala na wnikanie plemników do macicy. Można tym powiedzieć, że brać można kolejne próbki, rozłożysz na szkiełko podstawowym, przykrywam to następnie szkiełkiem nakrywkowym i sprawdzam pod mikroskopem. I kiedy wykonamy to badanie, kiedy pojawia się ujemny wzorzec tego liścia paproci, można powiedzieć, że to jest obraz amorficzny, ale kiedy śluz zostaje stymulowany przez estrogen, pojawiają się całe pasma zatworzenia kanału w śluzie, czasem zwanym micelarnym. I są to kanały, których jakość odzwierciedlają jakość biofizyczną śluzu, która umożliwia również przenikanie plemników w górę, czyli przez kanał szyjki macicy, przez macicę aż do jajowodów, gdzie może dojść do zapłodnienia. Można zatem powiedzieć, że jest to dowód istnienia stanu płodności. Ja tak naprawdę spędziłem dużo czasu wcześniej w swoim życiu przyklejony wprost do mikroskopu, kiedy liczyłem te kanały pod niewielkim powiększeniem mikroskopu. I kiedy to zrobiłem i porównałem to z obserwacjami własnymi kobiety dotyczącymi płodności. Myślę, że tutaj Państwo nie przydają tego, to są zbyt drobne literki, ale tak czy inaczej wykład nie jest wystarczająco długi, by to mówić szczegółowo. To są dni po szczycie aż do menstruacji, które uważane by były za raczej niepłodne, a tu mamy dzień szczytowy. To jest tworzenie kanałów widoczny pada pod małym powiększeniem mikroskopu na tej linii regresji. I znamienność statystyczna jest mniej niż 0,001 i tu żeśmy się zatrzymali. Chyba komputer cały czas próbował obliczyć, kiedy po prostu wyłączyliśmy to, ponieważ to było tam PM-34 lub coś takiego, do potem 34. Gdy wykonujemy oczywiście i stwierdzam taką korelację, tak naprawdę wszystkie punkty będą na linii. Tu mamy kilka punktów, które nie są na linii, ale tak naprawdę tak inaczej na tym dolnym wykładzie nie mogliśmy mieć lepszej korelacji. Byłem naprawdę zdziwiony tak dobrą korelacją między płodnością obrazem śluzu. I we wczesnej fazie naszej pracy nie wiedzieliśmy, co stwierdzimy, ale zobaczyliśmy. Okazało się to pewne i zostało to udowodnione w praktyce klinicznej już w tej chwili przez ponad 30 lat, że istnieje doskonała korelacja pomiędzy samą obserwacją kobiety, a tym, co się dzieje na poziomie szyjki i obrazowi wydzieliny tamże. To znaczy, że te obserwacje są oczywiście niezwykle wierzytelne, powtarzalne. Gdy udało nam się je wystandaryzować, to na pewno możemy porównywać przebieg poszczególnych cykli, albo na przykład cykl poszczególnych kobiet może być porównywany. I z punktu widzenia naukowego jest to niezwykle pomocne. Gdy stosujemy naprotechnologię, jest to skrót trzech słów, czyli naturalna technologia prokreacyjna. Można powiedzieć, że to nauka, nowa nauka dotycząca zdrowia kobiet, która współpracuje nie w sposób supresyjny czy destruktywny z cyklem menstruacyjnym czy płodności kobiety. Czy są to tabletki antykoncepcyjne, czy supresja owulacji, czy jest to zapłodnienie in vitro, które wymaga tak naprawdę wykorzystania 6 embrionów do stworzenia jednego dziecka, by potem 5 zniszczyć. Tak naprawdę są to metody naturalne. Myślę, że to naprotechnologia jest pierwszą metodą, która po raz pierwszy integruje planowanie rodziny ze stanem zdrowia choroby. Tak naprawdę nie musimy aby nic niszczyć. Co się dzieje dzięki
dzięki temu systemowi obserwacji tak naprawdę uzyskujecie wsteczne informacje dotyczące stanu zdrowia. I dla przeszkolonych lekarzy tak naprawdę okazuje się niezwykle pomocnym narzędziem. Można bardzo dobrze zaplanować, aby przewidywać przebieg cyklu, a jednocześnie wprowadza nowe możliwości terapeutyczne. Tu mamy zdjęcie podręcznika medycznego naprotechnologii. Przyniosłem kopię tutaj ze sobą, przedźwigałem, nie wiem jak mi wpuścili ją na lotnisko, z 2004 roku. To tak naprawdę można by powiedzieć, no dobra, to jest świetna podstawa pod drzwi, czyli blokada, żeby drzwi wam się nie zamykały. Tutaj jest 1240 stron, mnóstwa danych naukowych. Pokazuję to państwu, każdy może przyjść i sobie obejrzeć pod koniec wykładów. Tak naprawdę mnóstwo pracy wykonaliśmy. Myślę, że chyba nawet więcej niż 30 lat badań naukowych było związane z przygotowaniem tego podręcznika i nie napisaliśmy tej książki, ponieważ mieliśmy za dużo wolnego czasu. Napisaliśmy, chcieliśmy pokazać ludziom na świecie obserwacje pracy naukowe, któreśmy wykonali i wpływ na stan zdrowia czy na możliwości terapeutyczne. Chcę szybciutko omówić poszczególne aspekty. Zaczniemy od planowania rodziny. Oczywiście skuteczność w przypadku stosowania idealnego to 99,5%, jeśli chodzi o uniknięcie ciąży. W typowym zastosowaniu to jest 96,8%. To zostało opublikowane, tak jak Państwo widzą, w Journal of Reproductive Medicine w 1998 roku. To jest tak naprawdę metaanaliza 5 różnych badań dotyczących skuteczności metody. To naprawdę 17 tysięcy miesięcy stosowania metody. I wtedy po raz pierwszy raz w życiu profesjonalnym byłem w stanie przymierzyć cykl do poziomu hormonów. Jeśli bowiem zapytacie kobietę, czy ona jest świadoma, że pewne hormony nie są produkowane przez cały cykl? Większość powie, że tak, wiem. Mogą nie znać wszystkie dane specyficzne, który hormon kiedy. Również wiedzą, że stężenie niektórych hormonów się zwiększa, niektórych się zmniejsza, ale nie muszą też znać szczegółów, ale będą tego świadomie. Także jeśli ktoś powie im, że musi sobie zmierzyć poziom progesteronu w 21 dniu cyklu, jak w tym przypadku, będą mieli wtedy pobraną próbkę krwi, a okaże się, że poziom był poniżej 1,0, czyli oczywiście pani nie owuluje. Ale tak naprawdę test został wykonany w złym czasie w cyklu. Gdyby miała pobrany poziom progesteronu 7 dni po dnie szczytowym, mielibyśmy ocenę oczywiście produkcji progesteronu przez ciałko żółte w tym cyklu. I w naszej społeczności Wabraska wszyscy ginekolodzy będą pobierali progesteron w zależności od dnia cyklu, który zwykle bardzo często nie jest związany z czasem owulacji i tak naprawdę ze zmianą stężenia poszczególnych hormonów. To może być troszkę skomplikowany slajd, ale chyba nie jest to bardzo trudna koncepcja. To schemat, który chcę Państwu przedstawić, jak wygląda cykl. Jeśli chcą Państwo znać stężenie progesteronu, my stosujemy oczywiście również badania krwi, które tak jak Państwo widzą, przez poszczególny dzień plus 2, plus 3, plus 7 i tak dalej, jak Państwo widzą na slajdzie. I nagle okazuje się, ile osób, tak naprawdę kobiet, ma nieprawidłowe fluktuacje stężenia lub nieprawidłowe stężenie progesteronu. Nawet nie chciałem Państwu tego mówić, ale jeszcze chyba też rozlałem wodę. No cóż, chyba muszę usunąć komputer, żeby mi się nie zalało. Jeśli z kolei Państwo mierzyć stężenie luteiny na 6 dni przed dniem szczytowym do dnia plus 2, wtedy mogą Państwo ocenić funkcję samej komórki, samego pęcherzyka. I można oczywiście oceniać cykl tym zapisem w taki sposób, jaki nigdy nie był możliwy wcześniej. Mamy zatem tutaj grupę 114 kobiet z niepłodnością i mamy poziom progesteronu we wczesnej, średniej i późnej fazie cyklu. I mam tutaj na żółto kobiety z niepłodnością, na niebiesko kontrolę. I proszę zobaczyć, za każdym razem stężenie progesteronu jest zdecydowanie mniejsze niż w zdrowej populacji, statystycznie znamienne. Co okazało się również klinicznie istotne.
A co z kolei możemy powiedzieć o hormonach jajnikowych, które dotyczą na przykład zaburzeń funkcji organów docelowych? Tu mamy slajd związany z zaburzeniami hormonalnymi u kobiet z niepłodnością i porównujemy to również z wskaźnikiem, powiedzmy, jakości śluzu, o którym nie chcę w tej chwili mówić, ale dzięki wystandaryzacji oceny jakości skóry widzimy po lewej stronie mamy normalny punkt 9,3, jeżeli chodzi o jakość śluzu, najwyższa jakość 16. Bardzo rzadko się zdarza w sumie w trakcie, że to było 13. Ale jak Państwo zobaczą, wszyscy pacjenci z niepłodnością, z regularnymi cyklami, tam gdzie jest niewydolność fazy lutealnej typu pierwszego, drugiego, trzeciego, za chwilę Państwu to pokażę, gdzie jest choroba jajników czy endometrioza. Proszę zobaczyć aż do tego momentu. Wszystkie oceny jakościowe śluzu, wszystkie są mniejsze. To są różnice statystycznie znamienne. I oczywiście pokażę Państwu te wyniki później. Tak naprawdę okazuje się, że te metody są bardzo dobre w leczeniu niepłodności. Możemy łatwo domyślić się, jak leczyć niepłodność. Proszę zobaczyć, mieliśmy tutaj ocenę choroby owulacji. Zaczęliśmy zastanawiać się, co wpływa na owulację. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy wtedy, jak przebiega normalny proces owulacji. Musieliśmy się tego dowiedzieć. Musieliśmy wykonywać serię USG przez kolejne dni. W tych dniach, kiedy podejrzewaliśmy, że powinna zastąpić owulacja, mamy w tej chwili zapis ponad 3000 spontanicznych cykli. Jestem oczywiście pewny, nie jestem tego może 100% pewny, ale prawdopodobnie to największa baza danych badań owulacji wykonanych przez zapis w realnym czasie USG. I oczywiście, gdy mówimy o nieprawidłowościach związanych z niepłodnością i zaburzeniami owulacji, proszę zobaczyć, cała lista, ale wielu ludzi jeszcze do tej pory nie wierzy w te przyczyny. Na przykład jest coś, co nazywa się afolikularyzmem, czyli bardzo, bardzo mały pęcherzyk, który nigdy nie rośnie do odpowiedniego rozmiaru, ale jeśli po poległej luteinizacji może wytwarzać progesteron, mamy niedojrzałe pęcherzyki, które mają po prostu niewystarczający wymiar, które mogą być związane nie tylko z niepłodnością, ale też z poronieniami późniejszej ciąży. Mamy częściowe przerwanie pęcherzyka, gdzie one jakby zapadają się. Mam też zespół pustego pęcherzyka. To dosyć kontrowersyjny temat, czy taka choroba istnieje, czy nie. Ja bym powiedział, że raczej istnieje, jakkolwiek ciężko to udowodnić 100%. Mogę się mylić, ale myślę, że taka rozpoznanie istnieje. I mamy też opóźnione pęknięcie, kiedy to pęknięcie jest pełne, ale zachodzi przez wiele dni. A nie w ciągu bardzo krótkiego okresu, na 60 sekund. Także gdy omówimy wszystkie zaburzenia owulacji, które są też związane z niepłodnością i zaburzeniami jakości śluzu, proszę zobaczyć, od tego miejsca, czyli od niedojrzałych pęcherzyków, aż do częściowego przerwania pęcherzyków poprzez jajniki biotrobilowate, proszę zobaczyć, we wszystkich tych przypadkach mamy zmniejszone, statystycznie znamienne zmniejszenie jakości śluzu. I te wartości P, czyli badania znamienności statystycznej, są bardzo wyraźne. Wróćmy jeszcze do tego slajdu. Jedyny sposób, w jaki Państwo mogą zidentyfikować ograniczony cykl śluzu, jest tak naprawdę zapis. To nie może być zidentyfikowane badaniem przez lekarza, ani jakimkolwiek testem, który mielibyście Państwo wszyscy wykonywać. Jedynym testem, który może to zidentyfikować, jest kobieta, która dokonuje obserwacji wydzieliny śluzowej w przebiegu cyklu. Gdy zastanawiamy się nad terapiami zastępczymi progesteronem, mówiliśmy oczywiście o mięśniakach, prawda? Mówiliśmy o włókniakach, mówiliśmy o tym, że być może tutaj stan się zmienia. Możemy na przykład suplementować tutaj też funkcję tarczycy i wszystko będzie w porządku w
ta czerwona funkcja będzie ok. Natomiast progesteron nie tak nie jest. Progesteron jest spróbowany w znaczącej ilości w fazie powulacyjnej, kiedy okazuje się, że w 24 dniu może on nie być, ale po fazie poszczytowej cyklu mamy wtedy odtwarzalne daty, które mogą być porównywalne, mogą być stosowane do leczenia. Jeśli stężenie progesteronu jest niskie, możemy spróbować terapii zastępczej. Mamy tutaj sklep publikacji na temat hormonów izomolekularnych i zastosowania wobec antymonów heteromolekularnych. Nie będziemy tutaj mówić o szczegółach, ale staramy się tu uzasadnić, że bioidentyczne substancje są bardziej skuteczne, są lepsze niż inne hormony, które są dostępne i zostały sztucznie przygotowane do leczenia. My nazywamy je artymonami, czyli nie hormonami, ponieważ są sztucznymi substytutami hormonów. Nie mają idealnie takiej samej aktywności jak naturalne hormony. Tu mamy z kolei cykl, to dłuższy, dłużej trwający cykl i tak naprawdę była bardzo zdesperowana na pacjentkę. Tak naprawdę zostawiam wówczas progesteron i obserwowaliśmy cykl śluzu, żeby zobaczyć, one się skróciły znaczące. Od tego momentu ten cykl skrócił się i był dużo krótszy, ponieważ tak naprawdę jest to również informacja dla podwzgórza i dla przysadki, prawda? Skraca nam regulację cyklu zwrotnego. Możemy mieć też zespół doboru. Mamy bardzo wiele publikacji w piśmiennictwie medycznym twierdzących, że progesteron może być nieskuteczny. Dr. Connolly, który był GP, który spopularyzował ten zespół, tam po prostu zniszczony przez amerykański college położników i oraz przez brytyjski odpowiednik za jej opinię. Ale myślę, że mamy w tej chwili poziom, możliwość mierzenia poziomów i śluzów w sposób odtwarzalny. Mamy na niebiesko poziom progesteronu u normalnej płodności bez zespołu przedmiesiączkowego. Natomiast czerwone słupki są to zespół przedmiesiączkowy i proszę zobaczyć, zaczynając od dnia minus 7, czyli przed rozpoczęciem cyklu, proszę zobaczyć, mamy zmniejszenie stężenia progesteronu. Statystycznie znamienne. Jeśli zaczniemy ich leczyć, w tym przypadku może ciężko to będzie zobaczyć, ale poziom stężenia progesteronu to było 6,3. A zwykła poziom to byłoby 13-15, więc można powiedzieć, że stężenie było dużo mniejsze. Zastosowaliśmy ludzką gonadotropinę, która stymuluje ciałko żółte do produkowania większej ilości estrogenu progesteronu i wtedy stężenie progesteronu zwiększyło się do 6,3 do 17,5 i to naprawdę ustąpi w ogóle zespół napięcia przemiesiączkowego. Jeśli porównają Państwo grupy terapeutyczne z najbardziej znaczące leczeniem, czyli fluoksetynę, czyli Prozac, i jeśli Państwo stwierdzą znaczącą poprawę gdy w samoocenie kobiet, 37%, ale również 4% grupy placebo stwierdza, że poprawia się. Jeśli dajemy HCG, czyli hormon gonadotropowy, proszę zobaczyć, ta poprawa wynosi 51%. A oczywiście całkowita grupa, 78-86%, oczywiście jest to znacząca lub umiarkowana poprawa. Nie tylko znacząca poprawa lewej. Mamy w tej chwili rekomendację amerykańskiego koliczu położników i ginekologów, który wspiera to stosowanie progesteronu i beta-HCG, przepraszam, HCG w leczeniu, a nie fluoksetyny, czy nie Prozaku. Jeśli chodzi o kolejną depresję pociążową, poporodową, tak naprawdę tu nie ma dużego wyjaśnienia, nie ma zbyt dużych możliwości, zwłaszcza jeśli kobieta chce karmić piersią, ale przyjęliśmy dużą grupę obserwacji, to są przynajmniej wyniki wstępne naszego badania, gdzie analizowaliśmy różne objawy pojawiające się u kobiet z depresją poporodową i to może być depresja, to może być zmęczenie, płacz, niepokój, kiepskie apetyty, pocenie się nocne, zaburzenia procesu myślowego czy poczucie bezradności.
I to mam na niebiesko przed podaniem progesteronu, na żółto po podaniu progesteronu. I okazuje się, że progesteron i również studenci moi są przyzwyczajeni, że ja tak naprawdę stosuję progesteron tak, jakby to była witamina P. Ale progesteron jako hormon jest bardzo ważny w funkcjach organizmu kobiecego i oczywiście ma też działania antydepresyjne i te pacjentki w ciągu godzin mogą się pozbyć swojej depresji. Naprawdę, w większości przypadków. Jeśli z kolei popatrzycie na zgrupowane objawy przed leczeniem progesteronem, to 7,5, jeżeli chodzi o wskaźnik nasilenia, a po zastosowaniu progesteronu to jest 2,1, czyli te objawy są naprawdę bardzo zmniejszone. Można również widać nieprawidłowe krwawienie. To mamy na przykład interesujący przypadek, gdzie nie widać tego być może bardzo dobrze. Mam takie brązowawe krwawienie pod koniec cyklu. Myśleliśmy, że może to być związane z małym stężeniem progesteronu w poprzednim cyklu i tak wydaje się, że w niektórych przypadkach jest taki związek, ale wiemy również, że może być to związane z niewielkiego stopnia procesem zapalnym w macicy lub szyjki. Tu mamy histeroskopię przy okolicy lewego jajowodu, tak naprawdę ujścia jajowodu, które Państwo widzą tam na slajdzie i tu są takie małe białe plamki widoczne w histeroskopii. To klasyczny wzorzec odzwierciedlający przewlekłe zapalenie mięśnia śluzówki macicy. A to z kolei mam malutki polip, dosłownie o średnicy 1-2 mm. Te mikropolipy są w bardzo znaczącym stopniu związane też z przewlekłą endometriozą. I oczywiście czasem posiewy są ujemne, czasem są pozytywne, ale przy podaniu antybiotyków te zmiany mogą zniknąć i uważamy w tej chwili, że może to być tak naprawdę związane z poronieniami czy niepłodnością. Tak naprawdę uważamy, że stosowanie antybiotyków może być metodą leczenia niepłodności w tych przewlekłych zapaleniach mięśnia macicy. A jeżeli chodzi o bezpłodność, tak naprawdę zaczęliśmy badania w roku 1996 i wszystko, co wiedzieliśmy o niepłodności, to był ten zapis od doktora Billingsa z Australii. I Billings to był pierwsza osoba, która przygotowała system planowania oparty na metodę obserwacji śluzu. Kiedyś nazywano metodą śluzową czy owulacji, teraz nazywano metodą Billingsa. I to jest wskazówka dla kobiet, które nie mogą zajść w ciążę. I proszę zobaczyć, jedyna różnica zapisu, że tak naprawdę te białe postacie dziecka są związane z wydzielaniem dodatkowych śluzów i tak naprawdę wykonywano oczywiście badania moczu, jeszcze jest stężenie hormonalne. Jeśli tak naprawdę prowadziliśmy badania dalej, tak jak widzieliśmy w modelu Claytonie, stwierdziliśmy wiele wzorców. Mieliśmy wzorce z ograniczoną ilością produkcji śluzu. Proszę zobaczyć, to mam małą produkcję śluzu o kiepskiej jakości. Drugi cykl. Jakkolwiek wydaje się, że jest lepiej, ale tak naprawdę opis pokazuje, że ilość śluzu jest bardzo niewielka. Trzeci cykl jest kompletnie suchym cyklem. Czwarty cykl jest krótką fazą poszytową, czyli to jest nieodpowiedni cykl, by podtrzymać ciążę, będzie związany z poronieniem. A z kolei ostatni to od kolei nieprawidłowa długość, która też może być związana z niepłodnością. A to z kolei jest slajd, który stosuję do nauczania w swoim ośrodku. Czuję się trochę tak, jakbym był w barze, muszę sobie co chwilę coś nalewać. Teraz czarne spółki pionowe to stężenie estradiolu prowadzące do okresu owulacji. Prawda? Jest to też odzwierciedlenie całego cyklu śluzowego. Badaliśmy tysiące tego typu cyklów i tak naprawdę korelacja jest właściwie zawsze taka sama. Owulacja następuje i wówczas zwiększa się produkcja progesteronu, to są czerwone słupki. Pojawia się oczywiście troszkę więcej estrogenu
estrogenu, ale tak naprawdę dominującym hormonem w tej fazie jest progesteron. I kiedy progesteron zwiększa się stężenie progesteronu, wtedy tak naprawdę produkcja śluzu staje zatrzymana. I to umożliwia nam wyłapanie dnia szczytowego, wytwórnienia szczytowego. I tutaj mam taką małą plamkę, próbowałem zmienić cykl. Slide. To jest obraz cyklu suchego. Jak mówiłem wcześniej, kiedy pierwszy raz zaangażowałem się w tego typu badanie, uważałem, że to proste do rozwiązania. No, trzeba po prostu wyprodukować więcej śluzu. To zanim zaczęliśmy dokładniejsze obserwacje, również zaczęliśmy obserwować inne leżące u podstaw czynniki. Proszę zobaczyć, poziomy produkcji progesteronu są bardzo małe, a z kolei ciałko żółte, które również produkuje troszkę progesteronu, głównie w drugiej części swojej aktywności, jest też bardzo niskie. Mamy zatem nieprawidłową funkcję ciałka żółtego, a później również produkcję progesteronu. Może też być ograniczenie oczywiście jakości ilości śluzu. Tu mamy troszeczkę krwawienia przedwczesnego, takiego brązowego, to jest jakby za wcześnie i też stężenie progesteronu jest zbyt małe. W takich przypadkach tego byśmy oczekiwaliśmy. Tu mamy typ trzeci defektu lutealnego. Proszę zobaczyć, stadio do owulacji jest dość dobry, a później produkcja estrogenu jest dobra, ale produkcja progesteronu mamy nagły spadek od 12 mniej więcej do 4, jeżeli chodzi o stężenie progesteronu. To jest gwałtowny, zbyt duży spadek progesteronu. Zwykle tak nie zachodzi. I z kolei deficyt właśnie tego późnego fazy lutealnej są związane z poronieniami, z niepłodnością, również z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, również z takimi brązowymi krwawieniami. Tak naprawdę ta pacjentka ma również takie brązowe krwawienia pod koniec cyklu menstrualnego. I dlatego właśnie ten cykl problemu utrzymuje się być może z cyklu. Tu mamy z kolei cykl 51-dniowy. 94% tych pacjentów będzie miało chorobę wielotrybilowatości jajników. Mamy zatem takie podejście etapowe z zastosowaniem naprotechnologii. Najpierw wykorzystujemy model Creightona, następnie po dwóch cyklach oceniamy profile hormonalne, wykonujemy badania USG, diagnostyczną laparoskopię lub histerosalpingografię u wyselekcjonowanych pacjentek. Po wykonaniu tego możemy również prowadzić leczenie endometriozu czy jakichkolwiek innych chorób podczas na przykład badania obrazowego, histeroskopii i później staramy się w oparciu o poszczególne obserwacje kolejnych cykli modyfikować leczenie hormonalne. Nie ma żadnego programu leczenia bezpłodności na świecie, który zbliżałby się do 100%. To też trzeba zapamiętać. Także oczywiście będzie taki czas, że para rodziców, przepraszam, przyszłych rodziców będzie gotowa do adopcji. Po wielu nieudanych próbach, tak naprawdę w którymś momencie należy zrekomendować adopcję. Nie jest to bardzo specyficzne, bardzo indywidualne. Jest to również związane tak naprawdę z wytrzymałością psychologiczną, głównie kobiety, ale również też nie, kobiety czy mężczyzn, którzy zdecydowali się na posiadanie dziecka. To mamy z kolei inny cykl, gdzie cykl śluzowy, gdzie mamy tutaj, prawda, stosunki płciowe zachodzące głównie w dniach największej płodności. Tu mamy, że kiedy większa płodność, trzeba oczywiście, jeśli jest stosunek płciowy w czasie płodności, jest większa szansa zajścia w ciążę. I doktor Ole z Irlandii ma taki największą serię, to jest ponad 120 przypadków i właśnie udało się w wielu przypadkach, ponad 60%, przy takim zapisie, bez żadnej dodatkowej interwencji, przy takim zapisie udało się 60% bezpłodnych wcześniej par uzyskać dziecko. Jeśli chodzi o IVF, jest to tak naprawdę podejście do leczenia płodności, pomijając wszelkie inne przyczyny.
Ja nie mogę Państwu powiedzieć, jak często kobiety mówią, że kiedy idą do specjalistów od reprodukcji, kiedy mówią, że chcą IVF, kiedy mówią, że tak naprawdę się nie zgadza z moimi wartościami, że kiedy tak naprawdę nie chcę mieć tej metody mieć wykonanej, prawda, to wtedy pacjenci w tych klinikach, czy lekarze w tych klinikach leczenia bezpłodności mówią, że nie mogę Pani zaakceptować jako pacjentki. Tak naprawdę dla mnie jest to bardzo przygnębiające. Ale tak naprawdę można by powiedzieć, że w ten sposób tak naprawdę straciliśmy też dane. Nie wykorzystujemy danych z 30 lat badań naturalnego przebiegu cyklu. Mamy mnóstwo piśmiennictwa dotyczącego nowych metod IVF, wszystkie na przykład znaczące pisma publikują bez końca tego typu artykuły. Ale jeśli chcecie obligować coś, co się dzieje z tą kobietą, jakie są choroby, że ta kobieta jest bezpłodna, ponieważ bezpłodność jest związana z jakimiś zaburzeniami oczywiście stanu zdrowia, okazuje się, że takich publikacji jest jedna, dwie w ciągu roku. Także gdy kobiety chodzą z chorobami do kliniki leczenia bezpłodności, mają tą chorobę i oczywiście bez względu, czy potem urodzą dziecko, czy nie, wychodzą z tej kliniki z chorobą będącą podstawą niepłodności. I ludzie mi nie wiedzą tak naprawdę, że ludzie często mówią, że nie będą to możliwe. Kobieta usłyszała, że oczywiście wykonała wszelkie oceny. W Stanach Zjednoczonych mamy narodowy wymóg raportowania rozpoznań z klinik bezpłodności i ta tabela pokazuje nam rozpoznanie przyczyn niepłodności potencjalne przynajmniej. Mam tutaj cały system zbierania danych we wszystkich ośrodkach IVF w Stanach Zjednoczonych. To tabela z 2008 roku. To najnowsze dane opublikowane pod koniec 2010 roku. To podkreśliłem endometriozę, ponieważ mówią, że 4,6% pacjentek ma endometriozę, a 6,7% ma zaburzenia funkcji jajnika. Ale kiedy oceniamy te kobiety zastosowaniem naprotechnologii, wykorzystujemy badania hormonów, USG, diagnostyczną laparoskopię, okazuje się, że endometrioza jest obecna w ponad 77% przypadków. Zaburzenia organów docelowych 68%, zaburzenia owulacji, czasem również związane z zaburzeniami budowy anatomicznej 56%, deficyt fazy lutealnej to tam nawet 53%. Jest sam niedobór, to jest 1/3 zaburzeń hormonalnych od jajnika. I są również pewne techniki, które prezentowałem wcześniej. Coś, co nazywa się bliskim kontaktem, czy prawie kontaktem, ale po prostu bliskiego kontaktu. Czyli pacjenci bardzo często nie są odpowiednio leczone i rozpoznawane. Znowuż filozofią leczenia w klinikach bezpłodności po prostu przeskaczkiem na tym problemem. Znowuż kilka przypadków. Kobieta z bardzo długim wywiadem świadczą niepłodności ma całe suche cykle i oczywiście zaproponowaliśmy jej zastosowanie witaminy B6, ta poprawi jakość śluzu. Proszę zobaczyć, w pierwszym cyklu poprawiła się jakość cukra, w drugim było dziecko, proszę zobaczyć łezkie. I ten slajd pokazuje, by Państwu uświadomić, że nie, że też nie każdy przypadek jest taki. To jest kobieta, gdzie miała dwa niepowodzenia IVF-u, które kosztowały ją ponad 12 tysięcy dolarów. Mamy tutaj oczywiście wykonane badanie USG, owulację. Proszę zobaczyć, ani poziom progesteronu, ani beta takie nie było takie złe, ale u męża była mała liczba plemników i oczywiście była endometrioza, która nie została zbadana wcześniej. Wykonaliśmy badanie laserowe endometriozy, poprawiliśmy lekami stężenie spermy u męża i 6 miesięcy kobieta zaszła w ciążę, no i urodziła o czasie doskonałe dziecko. Wszyscy, którzy chcą zainteresować tym przypadkiem, na stronie internetowej jest krótkie wideo o tej pacjentce i pacjencie, którzy byli w postaci szkolenia, byli czasami lekarzami i opowiadają o tym przypadku. Jest oczywiście, że zabiegi chirurgiczne te zabiegają wszelkim wzrostom w miednicy mniejszej i oczywiście te techniki to są niezwykle pomocne w zapobieganiu niepłodności. Mamy też publikację w Journal of Gynecologic Surgery, czyli chirurgii chirurgicznej z marca 2010 roku. Mam te przedstawienie graficzne.
medyczne trzech różnych lat. 1987 do 1998. To są kolejne lata, które tutaj nie mam zapisane. Mam tutaj całkowitą liczbę wzrostów. Proszę zobaczyć, 33%. W zależności od technik stosowaliśmy, mieliśmy przez kolejne lata zmniejszenie wzrostów do 16%, a w tej chwili mam nawet czwartą fazę, która będzie opublikowana niedługo, która nie została jeszcze zakończona, ale wydaje się, że zeszliśmy już z poziomu 5-3 na 1%. Czasem oczywiście z operacjami związane są bardzo rozbudowane, bardzo rozległe wzrosty, na przykład mogą być związane ze stanem zapalnym w miejscu mniejszej. Jest to czasem naprawdę niewiarygodne, co można zrobić, jednocześnie jakie wyniki można uzyskać przy leczeniu operacyjnym tych wzrostów. Proszę zobaczyć tutaj wyniki leczenia endometriozy na niebiesko. To jest leczenie zastosowane na protechnologii, a na żółto to z kolei chirurgia konserwatywna, czy taka tradycyjna w Johns Hopkins University. I znowuż to jest program wycinania klinowego w przypadku zespołu wielocobilowości jajników i znowuż tradycyjne podejście Johns Hopkins na żółto, na niebiesko, z na protechnologii. Proszę zobaczyć, mamy tutaj dużo większą skuteczność w leczeniu bezpłodności. Jeśli porównamy kolejne formy leczenia bezpłodności, mam tutaj różne programy IVF, na żółto mam niedrożność jajowodów, albo na żółto, też na zielone endometriozę, na żółto mam właśnie na technologię z skupioną na możliwości zajścia w ciąży. I proszę zobaczyć, mamy dużo większe szanse. To jest iloraz ryzyka, można powiedzieć, jeśli chodzi o zajście w ciąży. Proszę zobaczyć, w każdym przypadku naprotechnologia okazywała się lepsza niż IVF, to na poziomie 1.0. Myślę, że w tej chwili mam nawet jeszcze większą skuteczność, ale jeszcze nie zakończyliśmy badań. Myślę, że wkrótce ocenimy statystycznie najnowsze wyniki i oczywiście wiemy, że też częstość powodzenia w przypadku technik IVF jest troszeczkę większa. Ale co również warto porównywać, tak naprawdę oczywiście w przypadku IVF, jeśli powtarzacie to wielokrotnie, no to oczywiście sukces jest większy. No cóż, jest to metoda bardzo droga, ale nawet metoda jest dostępna za darmo, na przykład 3 cykle. Tak naprawdę tak czy inaczej, jeśli nawet cykle, czy leczenie jest za darmo, jest po prostu coś w tym procesie, co nie jest zdrowego dla kobiety. To jest jakby nie może być tolerowane przez kobietę i mężczyznę. I nawet w tych krajach, gdzie oferuje się za darmo leczenie, zamiast 3 darmowych cykli, średnio wykorzystuje się tylko 1,8. Później mamy też zapis na przykład kobiet, które adoptowały dziecko. Proszę zobaczyć, 90% kobiet w ciągu 5 lat będzie miało dziecko. Część biologicznych, część zaadoptuje. Myślę, że tutaj adopcji tak często się nie mówi, ponieważ no, czasem uważane jest to za porażkę, ale tak naprawdę ja uważam, że jest to też rozwiązanie, jakby dobre problem. Jeszcze tylko 2 slajdy. No, mamy tutaj porównanie bezpośrednie naprotechnologii i IVF-u. Mamy tutaj sympozjum, powiedzmy, gorących, najnowszych tematach. Także chciałem troszkę podgrzać temperaturę. Po pierwsze, w przypadku naprotechnologii choroby są identyfikowane, IVF nie identyfikuje. Choroby są leczone w przypadku naprotechnologii. Oczywiście też sukces kolejnych miesięcy jest lepszy w przypadku naprotechnologii. Zastanówcie się, kto ma lepszą szansa na leczenie bezpłodności. Czy metoda, kto w ogóle nie szuka przyczyn bezpłodności, czy metoda, która szuka przyczyn bezpłodności. Państwo zdecydują. Oczywiście więcej ciąży osiągamy, również i częstość mnogich ciąży jest mniejsza. Proszę zobaczyć, mamy 10-krotnie większą częstość ciąży mnogich w przypadku IVF-u. Również częstość przewcześnych urodzeń jest mniejsza w przypadku naprotechnologii, ponieważ również w przypadku IVF-u mamy setki tysięcy, pewno już, albo tysiące embrionów, które są zamrożone po rozsłaniu IVF-u, a w przypadku naprotechnologii nie mam takich problemów. Również szybkość zajścia w ciążę jest szybsza w przypadku IVF-u.
ale oczywiście częstość zajścia w ciąży jest większa w przypadku kobiety i oczywiście również w przypadku IVF-u jakby szansa w danym cyklu zajścia w ciąży jest większa. No tego byście Państwo oczekiwali pewnie. Tak jak mówiliśmy, IVF mamy, że 5 embrionów obumiera, by uzyskać jedno zdrowe dziecko. Tak naprawdę jest to technologia, która niszczy życie, by uzyskać życie. Jeśli Państwo popatrzą na koszt efektywność tej metody, jeśli Państwo popatrzą na koszt efektywność obu metod, oczywiście na pro technologii jest dużo lepsza. Również dlatego, że częstość przedwczesnych porodów jest mniejsza. Jeśli mają Państwo bliźnięta lub na przykład trojaczki przedwcześnie urodzone w 24-28 tygodniu. Oczywiście wtedy koszty opieki medycznej są bardzo duże. Tak naprawdę jednym z 2 z 5 najdroższych jakby problemów medycznych Stanów Zjednoczonych związane są właśnie z wcześniakami. I tak naprawdę to jest krzywa, to jest zwiększająca się ilość ośrodków fertility care stosujących naszą metodę w Stanach Zjednoczonych. I mamy w tej chwili już wzrost tak naprawdę uniwersalny, ale oczywiście cały czas jeszcze bardzo skomplikowana droga przed nami. Natomiast można powiedzieć, że dużo już zrobiliśmy i bardzo też cieszymy się, jesteśmy bardzo podekscytowani możliwościami w przyszłości. Dziękuję za Państwa uwagę. Dziękujemy bardzo serdecznie za naprawdę niesamowicie interesujący wykład. Teraz idziemy do następnego punktu. Oczywiście kontynuujemy naszą sesję. Chciałem zaprosić pana profesora Szamatowicza z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, położnika, ginekologa, wieloletniego dyrektora Instytutu i następnie Katedry Położnictwa i Ginekologii. Osobę, która jako pierwsza w Polsce, czy właściwie jego zespół kierowany, przeprowadził zapłodnienie w warunkach in vitro. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo dziękuję, panowie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Z uwagi na to, że naprotechnologia jest traktowana jako alternatywa dla technik rozrodu wspomaganego medycznie, w związku z tym siłą rzeczy moje wystąpienie będzie miało w pewnym sensie charakter konfrontacyjny. Trudność polega na tym, że dane prezentowane przed momentem przez pana profesora Hilgerca podchodzą z jego podręcznika z datą 2004, czyli są to wcześniejsze obserwacje. Natomiast naprotechnologia nie istnieje na międzynarodowych gremiach medycyny rozrodu. Przywołam tylko 2. Annual Meeting Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Każdego roku uczestniczy obecnie ponad 8 tysięcy ludzi ze wszystkich krajów świata, a również spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, gdzie również naprotechnologia nie występuje. W dniu dzisiejszym, w czasie swojej prezentacji, chciałbym bardzo króciutko odwołać się do historii, pokazać, jaka jest skala problemu, jeśli chodzi o niepłodność, skoncentrować się przede wszystkim na przyczynach niepłodności oraz pokazać, jakie są możliwości diagnostyczne. Panie profesorze, że przeszkadzam, ale nie mamy tłumaczenia w języku angielskim. To co ja mam zrobić? Nie, proszę chwileczkę poczekać. Mam nadzieję, że tam mnie słyszą. Proszę. I proszę, żeby rozpoczęli tłumaczenie. Dziękuję bardzo. Mogę? Proszę kontynuować. Więc może powtórzę, że w dniu dzisiejszym w czasie dyskusji chciałbym odwołać się trochę do historii, pokazać skalę problemu niepłodności, skoncentrować się przede wszystkim nad przyczynami niepłodności, pokazać, jakie są możliwości diagnostyczne, lecznice i jakie są szanse na ciążę, co wnoszą techniki rozrodu wspomaganego medycznie do leczenia niepłodności, no i kilka słów na temat kontrowersji wobec tego problemu. Przypomnę Państwu, że wtedy, kiedy Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to pierwszym nakazem było: bądźcie owocni, rozmnażajcie się, zapełniajcie ziemię i opanowujcie ją. W Księdze Praw Powtórzonych do Mojżesza mówił: nie będzie wśród was, będziesz błogosławiony ponad wszystkich ludzi, nie będzie ani mężczyzny, ani kobiety niepłodnej wśród was ludzi i wśród waszego dobytku. Natomiast jeśli patrzymy na Księgę Rodzaju i na 3 generacje patriarchów,
to Sara urodziła Izaaka wtedy, kiedy miała 95 lat i stało się to przy pomocy aniołów. Podobny problem z rozrodem mieli Izaak i Rebeka, również aniołowie pomagali. Jeśli pokazuję tę krótką historię, to żeby powiedzieć, że kiedyś kontakt z aniołami był zdecydowanie łatwiejszy. Natomiast na dzień dzisiejszym takim aniołem stał się profesor Edwards Robert, a urodzenie się w 1978 roku Lucy Brain stało się przełomem w medycynie rozrodu. Przypomnę Państwu, że człowiek jest gatunkiem szczególnym, traktowany jako gatunek o ograniczonej płodności i my na to nie mamy wpływu. Są pewne trendy populacyjne, ale za mało czasu, żeby o nich mówić. Taki najwyższy zanotowany wskaźnik płodności, taki monthly fecundability rate, to jest 34. Średni miesięczny wskaźnik płodności określa się na 20 i to pod warunkiem, że kobieta jest poniżej 30 roku życia. Poza ograniczoną płodnością, proszę zwrócić uwagę, w gametach jest najwięcej defektów, nawet do 65%. Jeśli powstaną zarodki w warunkach naturalnych, to z tych zarodków zagnieżdża się około 25-30-35, to już jest bardzo wysoki odsetek. Duży odsetek poronień, jeśli kobieta jest powyżej 40 roku życia, to nawet do 40%. Dzieci rodzą się z wadami wrodzonymi, kobieta nie demonstruje swojej rui, tak jak to robią inne ssaki. Niepłodność w Polsce nie ma w tej chwili szczegółowych danych epidemiologicznych. Jest nadzieja, że może będą prezentowane niedługo, ale przyjmuje się, że 85% par nie ma żadnych problemów z rozrodem. Jeśli w Polsce weźmiemy, że jest około 9 milionów kobiet w okresie rozrodczym i niepłodność dotyczy co szóstej pary, stąd też ta skala problemu może być około 1 do 1 300 000 niepłodnych par. Jeśli patrzymy na międzynarodowe dane dotyczące niepłodności, obserwowano 25 populacji, macie Państwo tu liczbę kobiet i po 12 miesiącach współżycia brak ciąży określano jako 3,5 do 16, a średnio 9,3%, czyli jest to mniej niż na wcześniej pokazywanej liścinie. Tym niemniej liczba niepłodnych par kobiet na świecie jest określana na ponad 70 milionów i kobiet, które szukają pomocy u lekarza, jest około 40 milionów. Niepłodność jest chorobą wyjątkową, dlatego że jest to choroba zawsze dwojga ludzi naraz. Oddzielnie mężczyzna i kobieta mogą być w najlepszym stanie zdrowia, chcą mieć dziecko, nie ma ciąży, nie ma dziecka, pojawi się nowa jakość niepłodność. Tylko urodzenie dziecka, nie diagnostyka, nie metody lecznicze, ale urodzenie dziecka problem rozwiązuje. Pokazuję tutaj Państwu możliwości diagnostyczne, tak zwane narzędzia diagnostyczne i one w niczym się nie różnią od tego, co pokazywał pan profesor Hilkers. Tymi samymi metodami posługuje się medycyna rozrodu. Kluczowe znaczenie właściwie zebrany wywiad, to co było poświęcone tutaj wiele na slajdach, ale także badanie nasienia, tu już są pewne problemy z jego pobieraniem, pomiary podstawowej ciepłoty ciała z testem postosunków, prześwietlenie macicy i jajowodów, histerosalpingografia, niezwykle pomocne narzędzie, ultrasonografia, endoskopia, badania hormonalne, badania immunologiczne, genetyczne i bakteriologiczne. Tymi wszystkimi narzędziami posługuje się medycyna rozrodu i naprotechnologia. Natomiast wykorzystując to narzędzie, na dzień dzisiejszy stawia się pewne hipotezy diagnostyczne, bo nasza wiedza o medycynie rozrodu jest olbrzymia, natomiast możliwości są ograniczone. Podam jeden przykład. My wiemy, że po to, żeby doszło do ciąży, to musi się dokonać drugi podział mejotyczny komórki jajowej, ma być wydalone ciałko kierunkowe i wtedy dojdzie do ciąży. A kto zobaczy drugi przedział mejotyczny? Jakimi narzędziami? Możemy tylko stawiać pewne hipotezy. I takie hipotezy na podstawie wcześniej wskazanych narzędzi na pierwszym miejscu. Czynnik męski niepłodności, dość duża skala, 30-70%. Zaburzenia funkcji jajnika, bardzo dużo pan profesor Hilgers o tym mówił, 25-35%. Patologia jajowodów, kolejne miejsce, niepłodność idiopatyczna, endometrioza, czynnik maciczny. Mając tego typu diagnozę, patrzymy jakiego typu mamy tym razem narzędzia lecznicze. I tutaj jest kluczowa różnica. Mianowicie są trzy grupy możliwości leczniczych. Leczenie farmakologiczne z wykorzystaniem antyestrogenów, gonadotropin, sterydów, hormonów tarczycy, antybiotyków, innych, bromkryptyn i tak dalej. Druga grupa to jest leczenie zabiegowe.
chirurgia i mikrochirurgia, na dzień dzisiejszy kluczowe znaczenie, ma endoskopia. I w tym momencie tutaj podobieństwo się skończy. Proszę odwołać się do slajdu pana profesora Hilgerca. Po wyczerpaniu tych dwóch grup jest adopcja. Natomiast medycyna rozrodu po wyczerpaniu tych dwóch grup oferuje trzecie możliwości lecznicze. To są techniki rozrodu wspomaganego medycznie. Chciałbym popatrzeć na poszczególne rozpoznawane czynniki czy hipotezy diagnostyczne. Czynnik męski. To kluczowym narzędziem jest badanie nasienia. Chcę powiedzieć, że z mężczyznami tutaj jawi się coraz problem i to są ogromne wpływy środowiskowe. Nie ma zbyt dużo czasu, żeby szczegółowo omawiać. Jeżeli rozpoznajemy czynnik męski, wchodzi w rachubę wykonywanie inseminacji domacicznych i techniki rozrodu wspomaganego medycznie, bowiem na podstawie danych opartych o dowodach nie ma żadnego udowodnionego skutecznego leczenia farmakologicznego. Funkcjonują takie dwa pojęcia, sterility i subfertility. Jak jest zero plemników w nasieniu, to jest niepłodność. Do zapłodnienia potrzebny jest jeden plemnik. No ale jeśli jest tych plemników 200-300 tysięcy na mililitr, to medycyna rozrodu traktuje, że tutaj na ciążę w sposób naturalny nie ma żadnej możliwości. Natomiast powszechna praktyka jest taka, że leczy się testosteronem, leczy się cytrynianem klomifenu, lekami rozszerzającymi naczynia, witaminy i inne. I chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli się przez długi czas nieskutecznie leczy mężczyznę, to się kradnie czas reprodukcyjny kobiety. Istnieje coś takiego, co nazywa się ovarian aging, starzenie się jajnika i medycyna nie umie tych procesów odwracać. Taka udowodniona skuteczność w męskim czynniku to jest pozaostrzowe zapłodnienie z wstrzykiwaniem plemników do komórek jajowych. Kolejna grupa to będzie patologia jajnika. Była o tym mowa. Luteal face defects, rozpoznawany na podstawie skróconej fazy cyklu przy pomiarach podstawowej ciepłoty ciała, obniżone stężenie w drugiej fazie cyklu. W postępowaniu wykorzystujemy farmakologię. Również proponuje się techniki rozrodu wspomaganego medycznie w sensie stymulacji jajeczkowania i inseminację, no a w ostatecznym etapie również pozaustriowe zapłodnienie. Kolejna grupa oligoowulacja oceniana na podstawie za małego przyrostu stężenia estradiolu przy zachwianym rytmie krwawień miesięcznych, są nieprawidłowości w pomiarach podstawowej ciepłoty ciała. Postępowanie jest bardzo, bardzo zbliżone, ale w ostatecznym etapie, jeśli nie ma ciąży, to odwołujemy się również do pozaustriowego zapłodnienia. Brak jajeczkowania, anowulacja, towarzyszy temu najczęściej zaburzenie miesiączkowania o typie rzadkich miesiączek czy amenorea. I diagnoza nasza idzie w kierunku niewydolności układu podwzgórze przysadka, dysfunkcja układu podwzgórze przysadka, zespół policystycznych jajników. Jakie postępowanie? Jeżeli jest to dysfunkcja układu podwzgórze przysadka, czyli druga grupa zaburzeń według WHO, stymulujemy jajeczkowanie z możliwością wykorzystania cytrynianu, klomifenu, czyli antyestrogenów, leczenie uzupełniające bromkryptyna czy kortykoidy, a także stosowanie gonadotropin czy również analogów GnRH. Natomiast jeśli jest to pierwsza grupa niewydolność układu podwzgórze przysadka, i jeśli chodzi nam o ciążę, to stymulujemy jajeczkowanie przy wykorzystaniu wyłącznie gonadotropin. Antyestrogeny nie mają tu żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś się decyduje na stymulację jajeczkowania u kobiety, muszą być spełnione dwa kluczowe i inne warunki, bo inaczej do ciąży nie dojdzie. Nasienie. Plemniki powinny być prawidłowe, to znaczy stan nasienia powyżej 20 milionów na mililitr i powyżej 60% ruchomych, ale przede wszystkim również prawidłowy stan anatomiczny narządów płciowych. Przede wszystkim chodzi głównie o stan jajowodów i jeśli jest nieobciążony wywiad, to wystarczy wykonanie HSG ultrasonografii. Przy wywiadzie obciążonym konieczna jest endoskopia. Przy podejrzeniu endometriozy absolutnie konieczna jest endoskopia. Jakie są szanse statystyczne? No tutaj istnieje rozbieżność. Jest to pewna grupa zaburzeń jajeczkowania. Jedna z przyczyn niemożności zajścia w ciążę i w tej grupie, która wynosi 25-30% niepłodności kobiecej, przy niedomodze podwzgórzowo-przysadkowej jest to 40-60%, przy amenoreach elektroa nawet do 80%, zespół policystycznych jajników 20-25%, defekty fazy luteinowej 20-40%. Kolejny czynnik niemożności zajścia w ciążę. Czynnik jajowodowy. Podstawowe testy to jest histerosalpingografia i laparoskopia. I postępowanie w tych przypadkach jest tylko i wyłącznie operacja
na dzień dzisiejszy głównie endoskopia czy mikrochirurgia i pozaustrojowe zapłodnienie. Tutaj dwa obrazki. Jeśli są tego typu wzrosty, to oczywiście jest łatwiej usuwać. Natomiast proszę popatrzeć, jeśli jest takie pobojowisko na terenie miednicy małej, czyli są to wodniaki jajowodów, to skuteczność wygląda w ten sposób. Przy operacji wzrostów jest 10 do 60% szansy na ciążę, przy wodniakach 3 do 20%. Co to znaczy, jeśli 3? 100 wykonanych operacji, ale 3 ciąże. To że anastomozy w naszych warunkach nie mają znaczenia, bo u nas nie ma ubezpładniania poprzez zamykanie jajowodów. Wobec tego na dzień dzisiejszy medycyna rozrodu stawia następujące warunki. Jeżeli są obustronne wodniaki, to należy te wodniaki usunąć. Jeżeli jest po jednej stronie wodniak, a drugi jajowód prawidłowy, wodniak trzeba tylko usunąć. Jeśli są wodniaki i intensywne wzrosty, to jajowody skoagulować przy macicy, a wodniaki ponacinać. Wodniaki ze zdrową śluzówką młodych kobiet można wykonać scalpingotomię, czyli nacięcie i czekać, jaki będzie efekt biologiczny. Według ochranowskiej bazy danych, jeśli wykonamy scalpingektomię, to przy zastosowaniu pozaustrojowego zapłodnienia odsetek ciąż wzrasta o 80%, a żywych urodzeń o ponad dwukrotnie większy. Według badań skandynawskich porody bez scalpingektomii 17%, scalpingektomia 40%. Ja zwracam uwagę, że miesięczny wskaźnik płodności w naturalnym rozrodzie jest poniżej czy około 15% pod warunkiem, że kobieta jest poniżej 30 roku życia. A więc tutaj stawianie tezy, że leczenie za pomocą pozaustrojowego zapłodnienia jest mało skuteczne, jest niezasadne. Jeżeli mamy natomiast niepłodność idiopatyczną, wszystkie testy są prawidłowe, tylko nie ma ciąży. Postępowanie może być bardzo różne. Progestageny na drugą fazę. Podaje się HCG w drugiej fazie cyklu, tworząc pewne założenia, hipotezy do postępowania. Najbardziej rekomendowaną w tej chwili metodą, jeśli chodzi o niepłodność idiopatyczną, to jest stosowanie w cyklach stymulowanych inseminacji do macicznych. Są pewne modele, gdzie rekomenduje się czekanie z możliwością uzyskania dużego odsetka ciąż. Wreszcie endometrioza. Takim w zasadzie jedynym podstawowym testem to jest wykonanie laparoskopii, a w postępowaniu to jest albo chirurgia, albo farmakologia. Po chirurgii trzeba czekać przez kilka cykli, zobaczyć jaki będzie efekt, ale współczesna medycyna rozrodu rekomenduje, jeśli jest to endometrioza pierwszego i drugiego stopnia, inseminacje domaciczne, a przy trzeciego i czwartego stopnia pozaustrojowe zapłodnienie. No to są zmiany minimalne, ale tutaj jest ewidentne pobojowisko i tutaj szansę trzeba szukać wyłącznie poprzez pozaustrojowe zapłodnienie. Nie ma skutecznego, udowodnionego leczenia niepłodności. Jeśli Państwo starsi ginekolodzy pamiętają, to nasz rodak, profesor z Chicago Dębowski promował bardzo leczenie za pomocą danazolu. Zrezygnował i po latach przychyla się do opinii, że jeżeli są torbiele endometrialne, to trzeba je usunąć i potem dać szansę naturze. Udowodniono szansą na ciążę są pozaustrojowe zapłodnienie. Każde inne postępowanie to jest określane w literaturze jako kradzież czasu reprodukcyjnego kobiety. Czynnik szyjkowy. Nieprawidłowy test po stosunku może być spowodowany stanami zapalnymi, czynnością hormonalną, czynnikami immunologicznymi. Mogą być nieprawidłowości anatomiczne, na przykład ginekolodzy tutaj mogą się przysłużyć, wykonując niepotrzebnie konizację bez wskazań jednoznacznych zagrożeniem procesów nowotworowych. W postępowaniu możemy wykorzystać i próbujemy leczenie przeciwzapalne, podawanie estrogenów do poprawy parametrów śluzu szyjkowego. Jest to najbardziej racjonalne wskazanie do wykonywania inseminacji domacicznych, bo jeśli przyjmujemy, że barierę stanowi śluz szyjkowy, to tę barierę pokonuje się w sposób mechaniczny poprzez wprowadzanie nasienia do jamy macicy. Czynnik maciczny. Wywiad głównie dotyczy ilości traconej krwi, czy są zbyt skąpe, czy obfite. Prześwietlenie, histerosalpingografia, histeroskopia. Jeżeli mamy wzrosty, trzeba je przecinać. Przegrody przecinamy, mięśniaki macicy, albo endoskopowo, albo poprzez operacje w tej chwili są usuwane. Jeżeli nie ma ciąży, to w postępowaniu wchodzą w rachubę inseminacje, na końcu jest pozaustrojowe zapłodnienie. I wreszcie szansa terapeutyczna, statystyczna. Jeżeli jest czynnik szyjkowy przy wykonywaniu inseminacji, jesteśmy w stanie uzyskać około 30% ciąż na kurację, przy endoskopii 5 do 25%. I teraz kluczowe pytanie.
Jaki jest skumulowany indeks skutecznego leczenia bez technik rozrodu wspomaganego medycznie? Więc tak dokładnie to nie wiadomo. Mimo licznych badań przyjmuje się, że nie przekracza 50%, a może być zdecydowanie. Co wobec tego dalej? No dalej pozostają techniki rozrodu wspomaganego medycznie. Pozaustciowe zapłodnienie, wstrzykiwanie plemników do komórki jajowej, pobieranie plemników z najądrzy, z jąder, dawczyni komórki jajowej. Szacuje się, że w Polsce mogłoby korzystać rocznie 25 do 28 tysięcy par z tego typu leczenia. Zasada pozaustciowego zapłodnienia jest nieprawdopodobnie prosta. Nieprawdopodobnie. Jeżeli nie dochodzi do kontaktu w ustroju plemnika z komórką jajową, no to stosuje się w pierwszym etapie stymulację jajników, następnie jest drugim pobieranie dojrzałej komórki jajowej, dodanie plemników, zapłodnienie, jeśli dojdzie do zapłodnienia, przeniesienie embrionu do jamy macicy. Ale żeby do tego doszło, żeby te ciąży rzeczywiście stały się faktem, to było cały szereg wcześniej poczynionych prób. Zwracam uwagę na niektóre. Proszę popatrzeć, pod koniec XIX wieku już były próby zapłodnienia komórki jajowej królika i świnki. W XIX wieku dokonywano przeniesienia embrionu od królika do królika. Pierwsza ciąża u człowieku po nasieniu dawcy była w 1990 roku. W 1970 roku zaczęto wyjmować komórki jajowe przy pomocy laparoskopii i zaowocowało to po 8 latach pierwszą ciążą po pozaustrojowym zapłodnieniu. Dalsze etapy to są pierwsza ciąża po mrożeniu zarodków, w 1984 roku inseminacja do macicy z płukanym nasieniem, bo nie daj Panie Boże podać niepłukane nasienie do macicy, to trzeba karetkę wzywać pogotowia. 1984 rok umieszczenie zarodków, przepraszam, plemników i komórek jajowych w jajowodach. I tak dalej. Już nie chcę tutaj przedłużać, ale pokazuję te poszczególne, że tak powiem, etapy. Podstawową zasadą każdego leczenia, a w medycynie rozrodu przede wszystkim, to jest leczenie efektywne, skuteczne. Tylko urodzenie żywego i zdrowego dziecka to jest to jedyne właściwe kryterium skuteczności naszego postępowania. Trzeba dążyć, żeby to było w najkrótszym czasie, po najniższych kosztach i żeby to było najmniej inwazyjnie. Na dzień dzisiejszy technikami rozrodu wspomaganego medycznie uzyskuje się do 95% skutecznego pobrania komórek jajowych. 5% najczęściej są to tak zwane poor responders albo resistant ovary. Zapłodnienie i podziały przy wprowadzeniu ICSI również około 95%. Transfery na cykl, bo jeśli są zarodki, to jest ten sam odsetek. Ciąże na transfer, no istnieje tutaj tendencja do upiększania embroidery, szczególnie to robią komercyjne ośrodki, ale porody na cykl są w przedziale 17 do 47% i nie jest to skuteczność mała, bo ona dwukrotnie przewyższa to, co się dzieje w rodzie naturalnym, a my tutaj mamy do czynienia z patologią, jaką jest niepłodność. Głosi się bardzo często tezy, że niepłodność to nie jest choroba, bo niepłodność nie boli, od niepłodności się nie umiera. Natomiast chcę powiedzieć, że z badań psychologicznych wynika, że stres przy rozpoznaniu niepłodności jest porównywalny ze stresem rozpoznania choroby nowotworowej i ostrego zawału mięśnia sercowego. AIDS jest tylko postrzegany jako choroba o większym negatywnym wpływie na życie. Pojawiają się nowe wyzwania dla medycyny rozrodu, oncofertility. Na dzień dzisiejszy wobec skutecznego leczenia 80% dzieci przeżywa po leczeniu onkologicznym, ale wykonana chemio i radioterapia niesie olbrzymie ryzyko uszkodzenia gonad. Jakie są wobec tego propozycje? Chłopcy po pokwitaniu, bankowanie nasienia. Jeśli są młodsi, zamrażanie tkanki jądrowej. Dziewczęta, próba mrożenia komórek jajowych, ale jeśli są starsze, bardziej rekomendowane jest mrożenie embrionów, bo skuteczność jest wtedy większa. Na dzień dzisiejszy istnieje wiele, wiele problemów do rozwiązania i z nimi medycyna wojuje. Przede wszystkim przenosząc zarodki chciałoby się, żeby była większa skuteczność zagnieżdżeń. Coraz szerzej stosuje się różne metody poprawy oceny embrionu in vitro przy zastosowaniu biologii molekularnej. W czasie ostatniego kongresu wskazywano,
że jeżeli ocenia się stan komórek ziarnistych z pęcherzyka, z którego pochodzi komórka jajowa, to poprzez dobór odpowiednich oocytów szansa na ciążę istnieje do 80%. To jest 6 razy więcej niż w rozrodzie naturalnym. Dalej są próby opracowania tak zwanego nieinwazyjnego oceny endometrium, żeby rozpoznać, kiedy jest okienko nidacyjne, wtedy, kiedy jest największa możliwość zagnieżdżenia. Wreszcie takie wyzwanie to ograniczenie zespołów hyperstymulacji jajników, wtedy, kiedy podajemy gonadotropiny i to, co się wskazuje jako negatywny fakt, bo jest to negatywnym faktem. Dzisiaj była mowa tutaj w wykładzie pana profesora, że przenosi się 1-6 embrionów, żeby uzyskać jedno ciążę. Na dzień dzisiejszy coraz popularniejsza jest technika SET, Single Embryo Transfer, po to, żeby były pojedyncze ciąże. Wyzwanie to jest zwiększenie odsetka ciąż do 50% na embrion. No, trzeba wyraźnie powiedzieć, że techniki rozrodu wspomaganego medycznie dały możliwość niezwykle głębokiej ingerencji w procesy powstawania życia ludzkiego i dlatego też tutaj jawiają się różnego rodzaju problemy socjalne, etyczne rozważania i niestety przy tym wszystkim różne polityczne uwarunkowania. Według mego rozeznania tego typu leczenie jest zaakceptowane przez judaizm, przez kościół prawosławny, przez kościoły protestanckie, islam, buddyzm, natomiast metody tej nie akceptuje kościół rzymskokatolicki. Ja niechętnie wchodzę na ten grunt, żeby dyskutować, ale z mego rozeznania po pierwsze, Kościół nie akceptuje masturbacji, dlatego że doktryna zakłada, że nasienie może być złożone wyłącznie w pochwie kobiety, wyłącznie w czasie stosunku płciowego, a stosunek powinien być wyłącznie między małżonkami. Dalej, Kościół nie kwestionuje, że w rozrodzie naturalnym 70% zarodków obumiera i tyle samo zarodków obumiera w technikach rozrodu wspomaganego medycznie. Nie ma rady na to, że powstaje zarodek z defektami genetycznymi. On powstaje w warunkach naturalnych i taki sam zarodek powstaje w czasie leczenia. Natomiast to, co wolno naturze, tego nie wolno robić człowiekowi. I tutaj pojawia się niezwykle taka, no powiedziałbym nawet brutalna retoryka, że w czasie leczenia zabija się ludzi. No nikt nikogo nie zabija. Zarodki obumierają w macicy, zarodki obumierają w czasie. Jest różnica pomiędzy zabijaniem a obumieraniem. Komitet Etyki przy Polskiej Akademii Nauk ma jako jeden z problemów wyjaśnić, przedstawić, jaka jest różnica między zabijaniem a obumieraniem. Wreszcie techniczny sposób poczęcia. Jeżeli instrukcja w sprawie życia nowo poczętego zakłada, że życie ludzkie powstaje ze stosunku płciowego małżonków, i wtedy małżonkowie są pomocnikami Pana Boga w kreowaniu nowego życia, no to to, co nie powstaje ze stosunku płciowego, jest nie do przyjęcia. Ale jest to podejście doktrynalne. I ja chcę wyraźnie powiedzieć, że doktryny ulegają zmianie. I ja przytoczę fakt, który będzie bardzo zbieżny z tym, co mówił Pan Profesor Hilgers. Kościół katolicki zaakceptował naturalne metody zapobiegania ciąży. Wcześniej stosunek seksualny był dozwolony wyłącznie dla celów prokreacyjnych. Pojawiła się potrzeba precyzyjnego rozpoznawania okresu owulacji. Stąd ten model Creightona. Dlaczego? Dlatego, że czasami jest często jest mylone, co to są metody naturalne. Że stosunek naturalny, przerywany to jest metoda naturalna. Nie. Metody naturalne to jest abstynencja seksualna w okresie koncepcyjnym i trzeba było ten okres rozpoznać. Jest cały szereg mitów, a głównie dotyczy to naszych polskich warunków uwarunkowań politycznych. Do dzień dzisiejszy tego typu leczenie nie jest refundowane, bo się mówi, że nie stać na tego typu leczenie, że to nie jest choroba, że leczenie może mieć charakter elektywny, że jest za dużo pacjentów, że jest niska skuteczność. Natomiast powstaje pytanie, dlaczego w sąsiednich krajach i przywołam naszych najbliższych sąsiadów o podobnych warunkach socjoekonomicznych, Słowaków, Czechów, Węgier, tam leczenie nie uległo załamaniu, mimo że tego typu leczenie jest refundowane. U nas się kosztów nie liczy precyzyjnie. Wykazano, że na przykład w Niemczech, Stanach Zjednoczonych leczenie płodności to jest 0,1 do 0,3% kosztów przeznaczonych na ochronę zdrowia. Niepłodność w USA w 1909 roku, środki przeznaczone to było 1,7 dolara na rodzinę. No, była próba szacunków w Polsce, dość duże rozbieżności, ale nie jest to jakaś suma porażająca. Natomiast jest zadziwiająca historia. Mianowicie, że społeczeństwo nasze w ogóle nie kwestionuje konsekwencji finansowych na leczenie chorób na żądanie, jak wzrost wielokrotny.
według niektórych danych nawet 20-krotni zachorowalności na raka i choroby serca u palaczy tytoniu, AIDS u nadużywających leki, u narkomanów i wreszcie leczenie alkoholów. Natomiast nie ma racjonalnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego u osób z niezamierzoną bezdzietnością nie oferuje się procedur, które dają rzeczywistą szansę przeżycia radości macierzyństwa. No medycyna rozrodu ma swoją specyfikę. Panie doktorze, czy my będziemy dziecko mieli? Nie, na to pytanie nie ma odpowiedzi. Można powiedzieć, na pewno dziecka nie będzie, no bo są takie warunki. Natomiast dalej oferuje się szansę statystyczną i takie największe szanse dają techniki rozrodu wspomaganego medycznie. Chciałbym to swoje wystąpienie podsumować w sposób następujący. Po pierwsze, bez technik rozrodu wspomaganego medycznie szansy na ciążę pozbawia się pary z rozpoznanym męskim czynnikiem niepłodności. Dwa, kobiety z nieodwracalnie uszkodzonymi jajowodami. Kobiety z ciężkimi postaciami endometriozy. Wreszcie oferuje się jako metody ostatniej szansy po wykorzystaniu wszystkiego. Jeszcze raz przywołam. Naprotechnologia mówi, że jeśli wyczerpie się farmakologię i chirurgię, adopcja. Medycyna rozrodu współczesna mówi, po wyczerpaniu tamtych metod, które nie dały efektu, pozostaje jeszcze metoda ostatniej szansy, pozaostrzowe zapłodnianie. I to jest najbardziej smutne w tym wszystkim, że naprotechnologia jest bardzo precyzyjna w postawieniu rozpoznania. Bardzo precyzyjna. Natomiast u ponad 50%, a mówi się nawet o 60%, nie daje żadnej szansy na ciążę. Dalej chcę powiedzieć, że tego typu leczenie prowadzi się zgodnie z zasadami Good Clinical Practice. Zachowany jest pełny szacunek dla życia nowo poczętego, że skuteczność leczenia i urodzenie zdrowego dziecka jest to nadrzędny cel. No i niestety w naszych polskich warunkach politycy usiłują manipulować, jakie procedury powinny być stosowane, a to nie powinno być miejsca. I na zakończenie chciałbym pokazać coś, co jest uniwersalną deklaracją praw człowieka. Artykuł 16 tej deklaracji mówi, że prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka. A nie tak dawno, bo przed wakacjami byłem zaproszony do Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego na dyskusję i tam się dowiedziałem, że Kościół to inaczej postrzega. Nie daje prawa do posiadania potomstwa, daje prawo do prokreacji. Czyli jeżeli w wyniku prokreacji nie ma ciąży, należy to znosić z pokorą. No, jest tutaj w tym przedmiocie różnica, jest kwestia postawy. Moja postawa jest taka, że chęć posiadania dziecka jest to tak naturalny odruch, że trzeba w tym absolutnie pomagać. Profesor Robert Edwards mówił, że nie ma nic bardziej ważnego na świecie niż dziecko, a ja z dumą pokazuję, że mam przyjemność znać noblistę z ubiegłego roku, pana profesora Roberta Edwardsa. Dziękuję państwu za uwagę. Jeszcze raz przypomnę o technicznej uwadze. Są kartki. Pan Tomek będzie chodził po widowni i zbierał kartki. Proszę podnosić tylko rękę. Tutaj na dole. While we're waiting for the question, I have the questions come up here. I have a question for you, Professor Hilgers. 50% of your males were either oligospermic to some degree. What treatment do you give them? For oligospermia, there's a few things that you can do, and it does depend a little bit too on motility Correct. Factors. We use a nutritional substance called Proxeed, which is a combination of some amino acids, selenium, zinc, a few other things like that, which is actually very good at improving motility and fairly reproducible. With regard to the sperm count, it's a little bit more difficult, and you can use low doses of Clomid, clomiphene citrate, which will stimulate FSH or ICSH in men and help improve the sperm count in a certain percentage of cases. In another percentage, it doesn't work at all. So there are things there that we don't know the answer to. And just one final thing about that is because the couples know exactly when they're fertile in the cycle, that alone sometimes can be helpful. Our record pregnancy, if you will, with a low sperm count is 30,000. And his wife became pregnant. He had a brother who had a count of 50,000, and she got pregnant too. I would like to
ask both presenters, what about the course of pregnancy after both using both methods? Differences between in the pathology of pregnancy, because it is known, as neonatologists say now, that the congenital anomalies after in vitro are twice as more often than normally. After injection of the sperm, three times more often. In some pathologies, even more. So, I, as a neonatologist, I can answer what are the consequences for the newborn, but what about the pregnancy? Excuse me. Well, the no cóż, ciąże uzyskane w wyniku naprotechnologii można podsumować. Po pierwsze, tak naprawdę częstość ciąży mnogich 3,1% to są głównie bliźniaki. Mamy tylko 3 przypadki trojaczków w ciągu 30 lat pracy. To jeden problem. Czyli można powiedzieć, że bardzo niska częstość ciąży mnogich. To bardzo ważne, ponieważ te dzieci rodzą się przedwcześnie. Oczywiście poddane są umieralności, również zachorowalności związanymi z stanem z wczesnym urodzeniem. I oczywiście wiemy z piśmiennictwa medycznego, że też procedury medyczne wykonywane podczas IVF-u zwiększają ryzyko wad wrodzonych płodu. I to była na przykład procedura ICSI, to wtedy częstość pojawienia się wad wrodzonych wynosiła 3 do 1. W tej chwili wydaje się, że piśmiennictwo jest dość spójne przez ostatnie 50 lat od czasów poprawienia tej metod. So, answer important. Jest mikrofon. Więc uważam, że w ogóle tego typu porównanie jest niemożliwe. Bo można określić, ile kosztują wizyty w ośrodku naprotechnologicznym. Moja informacja ma charakter publikacji gazety z mego ośrodka białostockiego, że cykl wizyt to jest 1000 zł. Natomiast jeśli w wyniku tego cyklu wizyt dojdzie do rozpoznania choroby, czy rozpoznania przyczyny niepłodności i będzie to bądź ciężka endometrioza, bądź czynnik męski, bądź zaawansowane zmiany w jajowodach, to te 1000 zł zostało zmarnowane. Bo diagnoza bez leczenia służy niczemu. Ja jeszcze raz się odwołam. Kluczowym problemem w niepłodności to jest nie tylko ciąża. Bo na przykład u starszych kobiet uzyskuje się ciążę, ale 40% ulegnie potem poronieniu, najczęściej jako puste jaja płodowe. Celem jest urodzenie zdrowego, żywego dziecka. I tutaj te procedury oczywiście na dzień dzisiejszy są droższe, jeśli chodzi o technikę rozrodu wspomaganego medycznie, ale te procedury, powtórzę się to, co mówię w wykładzie, dają realną szansę na ciążę, podczas kiedy technologia takiej realnej szansy na ciążę nie daje. Let me just add that... Yes, please. Yes, if I could just add... We also have the interest in mamy również, jesteśmy zainteresowani również zainteresowani urodzeniem zdrowego dziecka, ale jesteśmy też zainteresowani zdrowiem matki i uważamy, że to jest powiązane. Jeśli poprawicie stan zdrowia matki w ciąży, oczywiście zwiększycie też szansę na zajście w ciążę. I może nie powiedziałem tego wcześniej wyraźnie, ale chciałem to powiedzieć. Pacjenci, którzy do nas przychodzą, nawet jeżeli nie zajdą w ciążę, przynajmniej wychodzą od nas, że jakikolwiek jest problem związany z bezpłodnością, został ten problem poddany leczeniu i ich stan zdrowia uległ poprawie. Czy mogę zadać panu pytanie? Czy mógłby pan zaprezentować swoje... Czy dlaczego państwo nie prezentują swoich wyników podczas spotkań europejskich stowarzyszeń czy amerykańskich spotkań Stowarzyszenia Medycyny Reprodukcyjnej? Nie ma takiej prezentacji. No cóż, szczerze mówiąc, nigdy nie zostałem zaproszony na takie spotkanie. A dlaczego nigdy pan nie został zaproszony? Ja nie wiem dlaczego. No prawdopodobnie pan wie, dlaczego nie zostałem zaproszony. No cóż, dzięki. Państwa, jest bardzo wiele pytań. There are lots of questions, lots of questions. I believe we would not be able to answer all of them, so I'll probably pick them by chance and then present... Wady genetyczne w in vitro, czy kość większe, według Europejskiego Journal of Obstetrics and Gynecology Reproductive
Biology 2010. Proszę o ustosunkowanie się. I drugie pytanie. Gdzie jest respekt do życia, odpoczęcia w IVF? Ponad 70% ginie ludzkich embrionów. Na naturze... No dobrze, dalej to już jest, uciekła myśl stawiając samo pytanie, ale pytania są jasne. Proszę Państwa, więc tutaj się będę powtarzał, że w naturze ginie około 70% embrionów i mniej więcej tyle samo obumiera w obu tych przypadkach w sytuacji leczenia za pomocą pozaostrzowego zapłodnienia. Powód jest jeden jedyny. Jeśli się bada ludzkie embriony, to około 75%, około 65% tych embrionów wykazuje defekty genetyczne. Taki embrion nie ma szansy rozwoju u matki i taki embrion również obumiera wtedy, kiedy zostaje wprowadzony do macicy przy pozaostrzowym zapłodnieniu. Także tutaj tak odpowiedź. A pierwsza jeszcze część, przepraszam? A wady genetyczne. Więc tutaj jest pewien problem. Otóż jeśli chodzi o tak zwane major defects, czyli wady dużego stopnia, to odsetek tych wad po leczeniu niepłodności jest porównywalny. Natomiast wtedy, kiedy leczy się przypadki niepłodności spowodowanej czynnikiem męskim, głównie przy zastosowaniu intracytoplasmic sperm injection, czyli wstrzykiwania plemników do komórki jajowej, to odsetek tych tak zwanych głównych wad nie jest jakoś znamiennie wyższy, natomiast znajduje się podwyższony odsetek wad o charakterze genetycznym, pewnych zaburzeń. Natomiast jaki będzie w przyszłości efekt, to na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, bo za krótko jeszcze tego typu leczenie jest stosowane. Natomiast jest to pewien problem do rozwiązania przez medycynę rozwoju. Przy czym jest to wybór. Jeżeli są pewne defekty u rodziców, wiadomo, że one będą tworzyły ryzyko, nie gwarancję, tylko ryzyko podwyższego, to powstaje pytanie, czy ci rodzice mają prawo prosić o zastosowanie leczenia, które im da im szansę na dziecko, czy też wiedząc, że takie ryzyko istnieje, trzeba mu tego prawa odmówić. Ja chcę powiedzieć, że wielogodzinna dyskusja, w której kiedyś brałem udział w Pradze, do niczego nie doprowadziła. W zasadzie jedynym takim racjonalnym podejściem jest informed consent, bardzo szczegółowa informacja o możliwościach wystąpienia powikłań. I jeśli rodzice na to wyrażają zgodę, nie ma możliwości bądź nie ma prawa im tego odmówić. Dobrze, ale sama procedura zamrażania doprowadza do, według niektórych genetyków, do uszkodzenia metylacji genów. Czy mógłbym też prosić o taką interpretację? Sama procedura może uszkodzić kod genetyczny, co się może oczywiście odzwierciedlić w pierwszej generacji albo w następnych generacjach. To znaczy mrożenie embrionów wygląda w ten sposób, że czy jest uszkodzony, czy nie jest uszkodzony po mrożeniu, kod to tego w ogóle nie można rozstrzygnąć. Jakie jest w ogóle postępowanie? Jeżeli się mrozi zarodki, to wiadomo, że po rozmrożeniu będzie się nadawało do embriotransferu około 80%. Czyli tutaj element destrukcji na pewno ma miejsce. Natomiast jeżeli przenosi się zarodki po rozmrożeniu, to chcąc określić, czy w tych zarodkach doszło do destrukcji układu genetycznego, trzeba by było te zarodki zniszczyć. Zniszczyć, zbadać i powiedzieć tak rzeczywiście. Tego typu procedury się nie wykonuje z szacunku dla życia ludzkiego. Zarodki, jeśli są w procedurze pozaostrzowego zapłodnienia, to one obumierają, a nie na zasadzie szkodzenia na kod genetyczny. Do you want to comment? I would like to address the question of the high loss of human. Komentować tą oczywiście utratę, dużą utratę płodów ludzkich przed implantacją. I to oczywiście jest pytanie obecne w świecie od wielu, wielu lat. My w tej chwili tak naprawdę żyjemy od wielu lat w nowej kulturze i w 1956 roku mam pierwszą publikację z Uniwersytetu w Harvardzie, gdzie zidentyfikowano 8 embrionów
organów, które były w fazie preimplantacyjną i zdecydowali, że 4 z nich były nieprawidłowe. Czyli można powiedzieć, że 50% jest nieprawidłowe. A później, 50 lat później jest podobna publikacja, gdzie jest wiele założeń statystycznych, które nie mają twardych dowodów i mówią, że ta utrata embrionów może sięgać 70-80%, ale oba badania są tak naprawdę bardzo kiepsko zaprojektowane i tak naprawdę w 1996 roku nie wiedzieli, jak wygląda wczesne embryo. Jest tam naprawdę szczepienie patogenetyczne i tak naprawdę do pewnego stopnia ten rozszczep wygląda jak normalny proces rozwoju embrionów. My robiliśmy te badania sami, też nie jesteśmy doskonali, ale chciałbym powiedzieć, że utrata preimplantacyjna w badaniach, które wykonywaliśmy, była dużo mniejsza niż 15-20%, można powiedzieć, była na poziomie 15-20%. If you talk about the... Otóż co z tymi zarodkami się stanie? Część jest po prostu, z nich obumiera i nie ma szansy nigdy być przywrócone do życia. Nie wierzę, żeby kiedyś wnuczkowie chcieli ożywić swoją babcię czy dziadka. No szczerze mówiąc, to jest droga donikąd. Przecież te zarodki nigdy nie będą przywrócone do normalnego życia, po rozmrożeniu. Panie profesorze, myślę, że to jest kwestia pewnej jakiejś takiej postawy. Tu w dniu dzisiejszym jest konfrontacja. And today you've got a confrontation of science with faith. And this confrontation is and would probably be continuing. And I also have got other sources of knowledge which I use. But Professor Hilgers is based upon his own observations from his own book. And also as based on those data from 2004. But when we talk about... You cannot... ...czy jakichś takich uzgodnienia poglądów. Ja się jeszcze raz odwołam. Naprotechnologia pokazuje to wszystko to samo, co medycyna rozrodu, tylko w momencie wyczerpania farmakologii i technik zabiegowych oferuje adopcję. Współczesna medycyna rozrodu po wyczerpaniu tych dwóch grup oferuje techniki rozrodu wspomaganego medycznie. Dostrzega również różnego rodzaju niedogodności. Czy powiedzmy powikłania. No jednym z takich powikłań to jest ciąże mnogie. Ograniczenie przenoszenia embrionów. Ale ja jeszcze przywołam taki fakt. Dane z literatury opublikowane w Human Reproduction. Żeby nie było mrożenia embrionów, to w Anglii wykonywano pobieranie w cyklu jednej komórki jajowej. Tę jedną komórkę jajową zapładniano i przynoszono do jamy macicy. Więc było pozaostrzowe zapłodnienie, ale nie było mrożenia. Natomiast skuteczność tego typu zabiegu była 1/4 skuteczności wtedy, kiedy stosuje się stymulację jajników wtedy, kiedy przynosi się więcej niż jeden embrion, czyli z cykli stymulowanych. Różnica polegała na tym, że w Anglii kobieta mogła się poddać 4 razy zabiegowi in vitro, bo te zabiegi były refundowane. Natomiast ja muszę wyraźnie powiedzieć, że w Polsce, jeśli przede mną siada kobieta i ja jej mówię przy określonym rozpoznaniu, że jej jedyną szansą, i to nie dlatego, że to się wykonuje, jedyną szansą na ciążę, i na dziecko jest pozaostrzowe zapłodnienie i ona mówi, że ona będzie zbierać pieniądze, będzie pożyczać. To jest to tak okrutne przeżycie, bo ja mam świadomość, że ona szuka na szansę, a nie na dziecko. Że to może skończyć się niepowodzeniem. A zatem element skutecznego podejścia albo dawania największej szansy jest podstawową ideą w postępowaniu medycyny rozrodu. W tym kierunku również idzie i stosowane jest na całym świecie mrożenie embrionów. Nie ma problemu tutaj, dlatego że chcę powiedzieć, jest cały szereg par, które nie akceptują adopcji, ale decydują się na adopcję embrionów. Nie ma zabijania embrionów, nie ma ich wyrzucania. Więc ktoś, kto na ten temat opowiada, to robi to w jakiejś złej wierze, żeby zniechęcić do tego typu leczenia.
Ja chcę odpowiedzieć, zarodki zamrożone w nieskończoność, to jest pierwsza rzecz. Nie ma nieskończoności. No, jest nieskończoność, jest eternitechnik, to jest pojęcie. Tak, że część z nich po prostu, nawet potem, jeśli się chce wprowadzić do macicy, one już nie mają możliwości implantacji, przeżycia. Ale to, i chcę też powiedzieć, że 20-25% dzieci na oddziale intensywnej terapii w Stanach Zjednoczonych są dziećmi po poczęciach in vitro i technik wspomagania rozrodu, które pan profesor wymieniał. Jako neonatolog stwierdzam z całą stanowczością i bez żadnej wątpliwości. Nie wiem, czy to jest takie humanitarne postępowanie. Dobrze, przejdźmy do pytań może. Jaka jest... Państwo, chciałbym też skomentować, jeśli chodzi na to technologii nie skutkuje, no to oczywiście może zastosować IVF, ale tak czy inaczej z reguły wtedy nie zachodzą w ciąże. Tak naprawdę chodzi o dane statystyczne ze Stanów Zjednoczonych, ze stowarzyszenia metod reprodukcyjnych. Spośród 9,5 miliona kobiet z problemem płodności w Stanach Zjednoczonych mniej niż 0,5% do 1% będzie miało dziecko dzięki stosowaniu metody IVF. Można powiedzieć, że 99,5% kobiet z niepłodnością nie będzie miało dziecka w wyniku zastosowania IVF. Większość z nich nawet nie będzie wiedziała, czy nie będzie miała dostęp do IVF-u z wielu powodów. Ale czasem po prostu też nie wierzą w tą metodę. Ale IVF, lekarze IVF, to naprawdę uważają, być może, że są, nie wiem, bogami. I oczywiście bardzo często mówią, że nie pomogę pani, jeśli pani nie akceptuje IVF. I co wtedy państwo mogą zrobić? Ponieważ są choroby. Mogą być nowotwory, mogą być raki piersi, mogą być zespoły jajników bilowatych. No, jest mnóstwo zaburzeń hormonalnych. Lekarze mówili, że wszyscy robimy te same testy oceniające jak w przypadku na protonologię. Tak, ale nie było żadnej serii terapii hormonalnych. Nie wszyscy też w tej grupie mają laparoskopie wykonywane i wątpię tak naprawdę również, czy wykonują państwo powtarzalne serie badań USG, by określić owulację. Także być może państwo nie rozumieją też tak naprawdę funkcjonowania organów docelowych. Także nie są one oceniane w ten sam sposób i oczywiście jakoś nie przekonał mnie pan. Next question. Następne pytanie. Dlaczego diagnostyka w klinikach IVF Ośmielam się stawiać tę tezę po rozmowach z wieloma parami, które przeszły leczenie, w cudzysłowie, w klinice sztucznego wspomaganego rozrodu. Tak samo nie wprowadza się żadnego etapowego leczenia, o którym pan profesor wspominał. Muszę powiedzieć, jest to dziwne trochę pytanie, dlatego że pierwszym etapem w klinikach pozaostrzowego zapłodnienia to jest postawienie rozpoznania. Ja z całą mocą podkreślam, z całą mocą i powtórzę raz jeszcze, że istnieją dwie grupy wskazań do pozaostrzowego zapłodnienia. Jedna grupa to jest leczenie z wyboru, jedyne. I przypomnę, że jeżeli u mężczyzny jest w granicach 1 miliona plemników na mililitr, to zmiana warunków pracy, co niektórzy proponują, leczenie farmakologiczne, nie daje praktycznie żadnej szansy na ciążę. Ja używam słowa praktyczne, bo w medycynie jeszcze jest coś, co nazywa się kazuistyka. Kazus, coś wyjątkowego. Miało nie zaistnieć, a zaistnieje. Natomiast z punktu widzenia praktyki, w takich przypadkach jedyną szansę na ciążę jest pozaostrzowe zapłodnienie. To jest wskazanie jedyne. Młoda dziewczyna przeszła ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Wykonano badanie laparoskopowe. Istnieje jeszcze coś, co nazywa się napro-laparoskopy, czyli laparoskopia naprotechnologiczna, która niczym się nie różni od laparoskopii wykonywanej w medycynie rozrodu, tylko dodaje się dodatek napro, żeby coś tam zamydlić. Jeżeli te jajowody są uszkodzone, to jedyną szansą na ciążę pozostaje pozaostrzowe zapłodnienie.
To są metody, że tak powiem, jako wskazanie z wyboru. I druga grupa, o której wyraźnie mówiłem. Wyczerpano wszystkie inne sposoby. Jest bezradność. Nie robić nic albo zastosować pozaostrzeniowe zapłodnienie. Proszę Państwa, to jest element podejścia podyktowanego no, problemami wiary. Ja pamiętam moją rozmowę z arcybiskupem wtedy, kiedy on dążył do tego, żeby zamknąć w Białymstoku ośrodek zajmujący się leczeniem. Ja mówiłem, ekscelencjo, jeżeli do mnie nie zgłoszą się niepłodne pary z prośbą, to natychmiast ośrodek zostanie zamknięty, natychmiast. Czy ja mam prawo odmawiać? Tak. Dlatego, że nie ma pojęcia, że ktoś chce mieć dziecko. Dziecko jest darem Boga, się przyjmuje z wdzięcznością, a jak go nie ma, to trzeba znosić z pokorą. Otóż chcę powiedzieć, że ja jestem pokornym człowiekiem, ale w tym przedmiocie nie wykazuję żadnej pokory. Żadnej. Usiłuję niepłodnym ludziom pomagać. A chcę jeszcze odwołać się do wszystkich zasiadających tu na sali lekarzy i przypomnieć, jakie oni składali przyrzeczenie lekarskie w momencie, kiedy odbierali dyplomy, że będą stosować wszystkie najnowsze zdobycze medycyny w praktyce. Jest to najnowsza zdobycz medycyny nagrodzona w ubiegłym roku za tego typu leczenie najwyższą nagrodą, Nagrodą Nobla. A przy okazji jeszcze mam tutaj takie pytanie, na jakiej podstawie pan bez twierdzi, że Cerkiew Prawosławna dopuszcza, pozwala na in vitro. Otóż chcę powiedzieć, że w Białymstoku swego czasu rezydował arcybiskup Sawa. W momencie, kiedy urodziło się dziecko, zaprosił mnie do siebie i mówi: profesorze, proszę mi szczegółowo opowiedzieć, jak to w ogóle wygląda. Więc opowiedziałem mu, jak to wygląda. Mówię tak, jeśli ludzie się kochają, jeśli pragną mieć dziecko i to dziecko może się narodzić, jest to zgodne z wolą Boga. I na tej podstawie twierdzę, że dopuszczam. Przysiędze Hipokratesa jest też, żebym to chronił życie od poczęcia. Także to jest też kwestia interpretacji przysięgi Hipokratesa, innego fragmentu. Pan sugeruje, że na prolaparoskopii może być stosowana przez każdego. Jeśli tak, dlatego Narodowe Stowarzyszenie IVF w Stanach Zjednoczonych mówi o częstości 4,7% endometriozy, a w naszej serii stwierdzamy endometriozę prawie 80%. Skąd jest ta różnica częstości endometriozy? Może być tylko jedna lub dwie powody. Albo nie wykonują każdego laparoskopii, wiemy to, że tak jest. A również druga podstawa, tak naprawdę często nie wiedzą, czego szukają. Patrzyłem na bardzo różne zapisy do badań laparoskopowych wykonywanych przez specjalistów IVF i tak naprawdę pomijali endometriozę, nie identyfikowali endometriozę, po prostu nie wiedzą, jak ona wygląda. Tak naprawdę bardzo często są to ludzie kiepsko wyszkoleni do wykonywania tej procedury. Mówił pan również o niedrożne jajowody. Oczywiście wtedy IVF jest jedyną opcją. Nie może pan odzyskać drożność IVF-u zastosowaniem jajowodów wieloma metodami. Nie mówię, że to jest doskonała metoda, ale może się okazać, że jest to lepsza metoda i częściej prowadzi do ciąży niż IVF. Jeśli zabiegi są odpowiednio wykonywane przez doświadczonych mikrochirurgów, mikrochirurgia w naszym kraju tak naprawdę trochę znika z powodu IVF, ponieważ tak jak mówiliśmy, IVF przeskakuje nad przyczynami niepłodnymi i myślę, że to też niewłaściwa jest ocena skuteczności terapii. Muszę przyznać, że nie wiem, jak to wygląda kościół ortodoksyjny. Tak naprawdę, no dosyć dziwne, że tutaj też wiara się wtrąca w to. Mogą Państwo popatrzeć na naukę za całym tym postępowaniem i Państwo ludzie podejmują. Zadam po polsku, chociaż ona jest sformułowana na polsku. I ask in Polish. Pan profesor Szamatowicz, w czasie, kiedy jeszcze nie było transmisji równoległej, tłumaczenia równoległego, powiedział, że naprotechnologia nie istnieje na forum instytucji, sympozjów i kongresów naukowych. Czy myślisz, że było odpowiedziane? Okay. To może inne pytanie w takim razie. Pytanie. Jaka forma leczenia endometriozy według profesora Higgersa jest najbardziej efektywna? Czy leczenie operacyjne powinno mieć miejsce przed czy po próbie zapłodnienia? Do you understand?
before, after. For what? What procedure? What? Oh, endometriosis. Yeah. Proszę Państwa, endometrioza to jest nazwana choroba enigmatyczna, enigmatic disease. Naprawdę nie jest znany jej zasięg, prevalence. Jest jedna w zasadzie praca epidemiologiczna sprzed bardzo, bardzo wielu lat, kiedy w Stanach Zjednoczonych wykonywano u zdrowych kobiet zabiegi sterylizacji za pomocą laparoskopii. Wtedy określono częstotliwość. Natomiast w różnych danych pojawiają się bardzo rozbieżne informacje dotyczące zasięgu tego schorzenia. Natomiast ja już o tym mówiłem, że w swoim działaniu i w tym, co promuję, odwołuję się do gremiów naukowych i jest z 2009 roku stanowisko Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, w jaki sposób należy postępować w endometriozie. Otóż farmakologiczne leczenie nie jest w ogóle efektywne. Są dwa główne objawy endometriozy. Ból i niepłodność. Ból znosi się farmakologicznie w około 85% i nawet więcej procentach. Leczenie niepłodności jest nieskuteczne. Można albo cokolwiek robić, albo nic nie robić. Bo nawet jak i nic nie robić w endometriozie minimalnej i łagodnej, ciąże mogą zaistnieć. Bo to nie jest absolutne ubezpłodnienie. Ale jeśli już leczymy, to minimalna i łagodna endometrioza jest wskazaniem do wykonywania inseminacji domacicznych, a skuteczność jest wyższa, jeśli stosujemy dostymulowanie jajników. Natomiast w endometriozie trzeciego i czwartego stopnia zaawansowania taką realną szansę na ciążę jest pozaustrojowe zapłodnienie, a wyniki są albo trochę niższe, albo tak jak to profesor Rosenbach publikował ze Stanów Zjednoczonych. Może pan po prostu się spotkał z tym nazwiskiem, bo to jest taka dość znana postać w medycynie rozrodu, że są porównalne jak przy czynniku jajowodowym. Yes. With regard to endometriosis, we actually may have a little bit of an agreement here. Endometrioza jest bardzo enigmatyczną chorobą. Możemy się tu zgodzić. Mamy tak naprawdę tutaj dwie szkoły myślenia. Jedni mówią, nie, to w ogóle na nic nie wpływa, a druga szkoła mówi, że tak, wpływa na płodność. Powoduje bezpłodność. Ja bym powiedział, że należy do tej drugiej szkoły. Także ja uważam i mówię moim pacjentom, tak naprawdę kontrowersja nie zostanie rozwiązana w ciągu naszego życia. Także kiedy widzę w czasie laparoskopii endometriozy, staram się jej pozbyć. Jeśli będę to w stanie, oczywiście staram się to pozbyć, ponieważ są takie rekomendacje, ponieważ przynajmniej w ten sposób nie będziemy się musieli martwić o kontrowersję. Ale musicie Państwo też wiedzieć, że endometriozę również powoduje toksyny zapalne, które są tak naprawdę zabójcze dla spermy, jak również dla wczesnych płodów. I oczywiście ustalono, że endometrioza jest chorobą postępującą. Jeśli jest to choroba w pierwszym fazie u kobiety w 24 roku życia, będzie w innej fazie u kobiety w 34 roku życia. Jeśli będziecie siedzieć i czekać, co się stanie, to nie ma to sensu, ponieważ pacjentki mogą cierpieć z powodu bardzo dużego bólu. Jeśli usuniecie chirurgicznie endometriozę, korygujecie to. I oczywiście ludzie mówią, jeśli macie... Oczywiście, jeśli macie endometriozę, możecie wykonywać kolejne zabiegi chirurgiczne. A w naszym doświadczeniu opublikowaliśmy częstość nawrotów, to tak naprawdę 20% w przypadku laparoskopii, a 7% w przypadku chyba otwartych zabiegów chirurgicznych. Także jeśli usuwamy endometriozę, jest tak naprawdę 80% szansa, że choroba nie wróci. Czyli ja uważam, że endometrioza jest związana z bezpłodnością, ale nie jest oczywiście wyłączną przyczyną. Jest zwykle związana z innymi przyczynami, jak zaburzeniami hormonalnymi. Uczciwie mówiąc, dzisiaj wszyscy powinniśmy się skupić w naszych badaniach na roli przewlekłego stanu zapalnego, ponieważ przewlekłe stany zapalne to tak naprawdę coś, czym żeśmy się nie zajmowali. To tak naprawdę może być jednym z głównych powodów wywołujących niepłodność. Uwaga, tak jak chciałbym. Would like to comment. Proszę Państwa, istnieją dwie grupy dowodów medycznych. One się tak samo nazywają. Jedna to jest evidence-based medicine, czyli medycyna oparta o dowodach, oparte o ścisłe kryteria obserwacyjne, o opis wyników.
I druga grupa nazywa się też tak samo. Tylko to jest experience-based medicine. No, należy do tej grupy ludzi, którzy mogą też to prezentować, więc mówi się, że to jest grupa ludzi, którzy ma swoje własne doświadczenie. I ja szanuję to, co mówi pan profesor Hilgers, ale to jest niestety tylko jego osobiste doświadczenie. Ono nie ma żadnego odzwierciedlenia w medycynie opartej o dowody. To, że pan profesor nie jest zapraszany na kongresy, to nie ja zapraszam, to organizatorzy, ale zapraszają ludzi, którzy zajmują się prawdziwą nauką, natomiast mogą propagować swoje doświadczenia. I pan profesor jest bardzo dobrym propagatorem swoich własnych doświadczeń. Natomiast one, no niestety, mają tę podstawową wadę i już więcej głosu nie będę zabierał, nawet jeśli zostanę przywołany, bo nic nowego nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest bardzo dobra, piękna dziedzina z tą podstawową wadą, że po postawieniu rozpoznania 60% par, mam takie nawet w tercy pismo, gdzie ja mówiłem o 50, bo nie chciałem tak zawyżać, nie daje szansy na ciążę. Bardzo dziękuję. Chciałbym to powiedzieć o tych zaproszeniach na spotkania kongresów. Jest organizacja, taka Akademia Stanów Zjednoczonych i przez ostatnie 20 lat uczestniczyłem w tych spotkaniach. Tam prezentowałem badania naukowe w grupie lekarzy i również innych, którzy przychodzą na tą konferencję. Mamy już 30-lecie doświadczenia i jest profesjonalna grupa w Stanach Zjednoczonych, która jest zainteresowana tymi metodami. To po prostu nie ta grupa, do której pan należy. I miałem coś jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem co. Proszę Państwa, 11 jest 11. Sorry. Yes? I remember. That's important. To coś ważne, przypomniałem sobie. Mówi pan, że co ja mówię, to są moje doświadczenia. Bo on mówi, że to nie jest medycyna oparta o dowody. Ale nie czytał pan tej książki o naprotechnologii. Tam jest więcej danych i więcej ocen statystycznych stosowaniem grup kontrolnych porównywaczych, niż można by sobie wyobrazić. I tak naprawdę szkoda, że nie udałyśmy się opublikować tego w publikacji w żurnalach medycznych. Mam taką publikację, która się pojawi, ale to naprawdę podsumowanie stosowania naprotechnologii. Musicie naprawdę szukać piśmiennictwa. Tak naprawdę są 2000 cytatów w tej książce z piśmiennictwa medycznego. I oczywiście z różnych powodów byliśmy ignorowani, oczywiście może nie staliśmy się ośrodkiem uwagi z różnych powodów, ale można by powiedzieć, że tam naprawdę jest mnóstwo nauki, to nie są tylko osobiste doświadczenia. Chciałem to bardzo podkreślić. Jak powiedziałem, przyjęliśmy określony jeszcze raz bardzo dziękuję obydwu wykładowcom, ale niestety ilość pytań, kontynuowanie tych pytań to jest następne 2 godziny. Mam nadzieję, że wykładowcy będą dostępni do Państwa do naszej dyskusji. And Professor Hilgers, it's really our great pleasure and hope to acceptance of our invitation, and I think that maybe it will be the first congress where he was invited here. And here, of course. Yes, gdzie yeah. Pan był zaproszony i może to zacznie kolejne zaproszenia. I myślę, że to będzie dobry przykład na przyszłość, ponieważ myślę, że dyskusja dotycząca naszego stanowiska, naszej wiary była bardzo ważna, ale to właśnie dyskusja jest odpowiedzialna za postęp. Dziękuję, zgadzam się całkowicie.